Cześć, Jarku. Cześć. Cześć, widzimy się z bardzo pierwszy w nowym roku i z bardzo fajnym tematem od razu, czyli z twoimi ulubionymi Wikidanymi. I będziemy opowiadać, znaczy ty będziesz opowiadał o tym, jak Wikidane działają. Czy taka osoba jak ja byłaby w stanie dodać jakąkolwiek informację z Wikidanych, albo czy byłaby w stanie jakąś pobrać. Mamy przygotowany przykład, na którym będziemy pracować. Przykład jest bardzo artystyczny, związany z wystawą Wiki, znaczy z wystawą Matejki w Muzeum Narodowym w Krakowie i z toczącą się akcją cały czas u nas edycyjną, czyli Wiki Matejko, czyli Matejko w Wikipedii. Więc mamy od razu taki bardzo, bardzo jasny przykład w wydarzeniu. Jakby wkleiłam też informacje o twojej prezentacji sprzed 2 lat, gdzie wprowadzałeś tak bardziej teoretycznie za pomocą prezentacji definicji. Sugerujemy skorzystać z obu tych źródeł, to znaczy i z poprzedniego twojego występu, i z obecnego. Także witam cię, Jarku, specjalista od Wikidanych. Dziękuję Julu za bardzo miłe, jak zawsze, wprowadzenie. Dziękuję wszystkim, że spędzacie z nami część wieczoru. Bardzo mi miło, że Wikidane są na dobry początek tych webinarów Wikimedia Polska w tym roku. Tak. I spróbuję teraz udostępnić ekran. Julu, musisz mi dać uprawnienia do udostępnienia ekranu. Ach, no już proszę bardzo. Dziękuję uprzejmie. Teraz gdzie byłem? Gdzie ty jesteś? O, nagrywaj. Skinęła, W jestem czasie, jak teraz Jola w szuka, to Litwie. może ja. Widzisz? Tak? Tak, tylko mi Dobrze. uczyń prowadzący. Dobrze. O, dziękuję bardzo. Powinno działać. Tak, działa, super. I Działa, widać, super. tak? Mój ekran, a na nim naszą grafikę z Facebooka. Tak jest. Dobrze. Słuchajcie, okej, specjalnie zacząłem od tej grafiki, żeby wam powiedzieć, że no, to znaczy, to jest webinar na temat Wikidanych, czyli projektu bazy danych, czyli czegoś, co się kojarzy nam z informatyką, z czymś takim właśnie bardzo technicznym, a jednak będzie to dzisiaj dla was prowadził politolog. Specjalnie dałem ten obrazek, bo tutaj Jola bardzo miło napisała, że owszem, zdarzyło mi się kiedyś obronić doktorat, ale był to doktorat z nauk politycznych, a nie z informatyki. I mówię o tym dlatego, że być może część z was tutaj przyszła z taką nadzieją, że będzie bardzo informatycznie, a może niektórzy przyszli z obawą, że będzie bardzo informatycznie, więc no nie będzie. Będzie to spojrzenie na Wikidane ze strony osoby, która jest absolutnym pasjonatem tego projektu, ale jest humanistą. I to będzie miało dzisiaj różne konsekwencje. Zamknijmy już tego Facebooka. Tutaj to, co już Jola powiedziała, zapraszam was bardzo serdecznie na profil, na kanał Wikimedia Polska na YouTubie, gdzie jest moje szkolenie pod tytułem Wikidane dla zupełnie początkujących. I tak jak już Jola mówiła, ono jest takie bardzo na slajdach. Więc jeżeli lubicie właśnie, żeby tak wszystko było wyłożone, tutaj slajdy po kolei, to bardzo polecam. No to, i myślę, że to będzie fajne też uzupełnienie do tego, co zrobimy dzisiaj. Jest to szkolenie sprzed prawie 4 lat, z kwietnia 2020, ale aż tak dużo się Wikidanych od tego czasu nie zmieniło. Natomiast dzisiaj będę wam wszystko pokazywał na żywym internecie, na tym, bez slajdów, tylko na projektach, tak jak teraz one są. No dobra, i po tym wstępie. Przepraszam, bo muszę sobie rozwiązać mały techniczny problem tutaj. O, już, dziękuję. Okej. Okay. Słuchajcie, chciałbym, żebyśmy zaczęli od zastanowienia się, czym w ogóle są Wikidane i czym się różnią od Wikipedii. I tutaj ujawnimy już ten artykuł, o którym Jola wspominała. Jest to artykuł Rzeczpospolita Babińska, artykuł dotyczący obrazu Jana Matejki, który znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie. I z tego miejsca bardzo serdecznie pozdrawiamy Kamilę Neumann, która mam nadzieję jest na naszej wirtualnej sali dzisiaj, naszą menedżerkę do spraw otwartej kultury. To był pomysł Kamili, żebyśmy na tym artykule pracowali dzisiaj. I teraz, jak tak spojrzymy, bo wiecie, my jesteśmy tak strasznie do tej Wikipedii przyzwyczajeni i na co dzień jej używamy. Nawet jeśli nie edytujemy, to ją co chwilę widzimy jako czytelnicy.
I czasami może trudno jest tak nam się wzbić i z lotu ptaka zastanowić się nad takimi fundamentalnymi rzeczami dotyczącymi Wikipedii, a ja bym chciał je Wam przypomnieć, przynajmniej niektóre z nich, bo to nam pozwoli też łatwiej zrozumieć Wikidane. Mianowicie, w jaki sposób właściwie Wikipedia przechowuje tą całą wiedzę? No bo mam nadzieję, że wszyscy wiecie, że w Wikimediach, w całym tym ruchu, nas łączy to wspólne marzenie o tym, żeby każdy człowiek miał swobodny, wolny, bezpłatny dostęp do sumy ludzkiej wiedzy. Tylko właściwie, no, jak Wikipedia przechowuje tą wiedzę? No więc, jak widać na przykładzie tego artykułu, ona przechowuje wiedzę w postaci tekstów. I Wikipedia jest oczywiście super projektem, jeżeli chcemy po prostu jako człowiek, a nie jako maszyna, bo to jest duża różnica, zapoznać się z jakimś tematem, nabrać wiedzy na jego temat, to sobie tutaj po kolei czytamy. Ale po pierwsze, ten artykuł byłby bardzo trudny do analizy dla programu komputerowego, bo programy komputerowe nie są jeszcze aż tak dobre, jak nam się czasami wydaje, w analizowaniu struktur gramatycznych i tego wszystkiego, co składa się na tekst. Po drugie, gdyby nawet człowiek chciał bardzo szybko poznać jakieś takie, powiedzmy, statystyczne czy techniczne dane dotyczące tego obrazu, to też pewnie w pierwszej kolejności spojrzałby bardziej na ten infobox, na tą ramkę, a nie na tekst. W tym infoboksie mamy te najważniejsze dane, jakby wyrzucone z tekstu i jeszcze raz napisane tak bardzo bezpośrednio. Autor Jan Matejko, data powstania 1881 i tak dalej, i tak dalej. I mówię o tym wszystkim dlatego, że kiedy zadajemy sobie takie pytanie najbardziej ogólne, czym są Wikidane, no to Wikidane oczywiście są bazą danych, a Wikipedia jest encyklopedią. Więc ta wiedza, którą Wikipedia przechowuje w sposób właściwy dla encyklopedii, w Wikidanych jest przechowywana w sposób właściwy dla baz danych. To się może wydawać truizm, takie masło maślane, ale za chwilę zobaczycie, że to sprawia, że te dwa projekty, chociaż są siostrzane, bardzo się od siebie różnią. Będziemy wracali do tego artykułu dzisiaj, także nie zamykamy go. Natomiast na początek jeszcze kilka słów o tym, czy Wikidane w ogóle ktoś odwiedza, czy są popularne. Tutaj przygotowałem dla Was garść statystyk dotyczących Wikidanych. One są tutaj tymi większymi literami i cyframi. Mamy dane za grudzień, dane miesięczne, a tymi mniejszymi tutaj za cały zeszły rok. Więc przykładowo w grudniu 2023 roku Wikidane były odwiedzone łącznie 326 milionów razy z 4 milionów różnych urządzeń. Prawda? Bo możliwe, że są jacyś tacy twardzi fanatycy, którzy codziennie oglądają 50 albo 100 stron Wikidanych, ale jednak 4 miliony urządzeń, no to musi być całkiem spora grupa ludzi, którzy z tylu urządzeń wchodzą. I druga statystyka, aha, tu może jeszcze powiem Wam, że edytowano 10 milionów stron i załadowano 8 gigabajtów nowych danych. Jak wiecie, dane, w przeciwieństwie na przykład do grafik, dane dosyć łatwo da się skompresować, one nie zajmują dużo miejsca na dysku, więc 8 giga to już jest całkiem spory konkret. Natomiast statystyka, która mnie się wydaje szczególnie ciekawa i która nam mówi dużo o specyfice Wikidanych, to jest ta linijka tutaj, contributing. Otóż Wikidane miały w grudniu 2023 12 tysięcy aktywnych edytorów. To się może wydawać mało albo dużo, kwestia do oceny. Ale te 12 tysięcy osób wykonało 21 milionów edycji. Więc gdybyśmy do tego przyłożyli standardy Wikipedii, to co to znaczy edycja w Wikipedii? No to pewnie byśmy doszli do wniosku, że część z tych ludzi już nie żyje po prostu po tym grudniu, bo się zapracowali na śmierć. No bo 12, no to przecież ja nie jestem wielkim orłem z matematyki, ale jeśli dobrze myślę i teraz się pewnie zbłaźnię, to wychodzi, że niecałe 2000 edycji na użytkownika. No to w Wikipedii 2000 edycji to jest strasznie dużo. Dzisiaj postaram się przynajmniej dwóch odpowiedzi Wam udzielić na pytanie, dlaczego tak jest, jak to działa. Na razie to pytanie zawieśmy sobie, ale pamiętajcie o tej dysproporcji, że bardzo dużo edycji jest zrobionych tak naprawdę przez małą liczbę ludzi. Teraz tak, bo to chyba nie wybrzmiało, że o ile Wikipedia każda ma swój język, prawda? Czyli mamy polską Wikipedię, francuskojęzyczną Wikipedię i tak dalej, o tyle Wikidane są jedne dla całego świata. Tak, nie wybrzmiały, bo jeszcze o tym nie powiedziałem, ale A, wybrzmi, mam nadzieję. Dobrze, słuchajcie, okej. powiem Wam jeszcze tylko po takim szybkim wstępie, powiem Wam, czego się właściwie spodziewać w czasie tej najbliższej godziny, może z małym hakiem, którą to dla Was przygotowaliśmy. Za chwilę opowiem Wam bardziej szczegółowo, czym są Wikidane i jak są zbudowane, już tak na konkretach, z czego one się składają. Potem wejdziemy sobie na wiki Wikidanych, po prostu na stronę Wikidanych i zobaczymy, jakie elementy na tej stronie można znaleźć i do czego one służą.
Później w takiej trzeciej mini części, te części będą krótkie, myślę po 10, maksymalnie 15 minut. W trzeciej części postaram się Wam pokazać powiązania między Wikidanymi a Wikipedią i Wikimedia Commons, czyli naszym repozytorium multimediów. One są bardzo ciekawe i ważne. Potem pokażę Wam takie podstawy edytowania Wikidanych, też w telegraficznym skrócie. I wreszcie na koniec, rzecz, która być może okaże się dla części z Was najciekawsza, w jaki sposób można do tych danych z Wikidanych sięgać i w jak fajny sposób je sobie oglądać, wizualizować, tworzyć z nich mapy, wykresy i różne wszystkie inne bajery. Także Tak, zapraszam, mam na... tak, Tak? na to bardzo czekam, na te bajery, nie ukrywam. Natomiast Roman na naszych komentarzach pisze, że to Wikidane to jest taka Wikipedia dla robotów, że Tak, to jest tylko brawo, dla robotów. absolutnie tak. Absolutnie, Romanie, przybijam ci wirtualną piąteczkę, bo to jest bardzo ważna rzecz, o której dobrze powiedzieć na początku rozmowy o Wikidanych, że Wikipedia jest tak zaprojektowana, żeby wygodnie było z niej korzystać ludziom, ludzkim mózgom. Natomiast Wikidane, owszem, również są dosyć przyjazne dla ludzkich mózgów, co wam dzisiaj pokażę, ale są tak skonstruowane, żeby bardzo łatwo mogły się w nich połapać różnego typu programy komputerowe. Od takich dosyć prostych skryptów po już całkiem zaawansowane sztuczne inteligencje. I przejdźmy może powoli do tego, jak Wikidane właściwie osiągają ten efekt i w ogóle z czego one się składają. No bo powiedzieliśmy, że Wikipedia się składa z tekstów. No to Wikidane z czego się właściwie składają, jak nie z tekstów? To, co Z widzicie w... cyferek. Tak, poniekąd. To, co widzicie w tej tabelce tutaj. Ta tabelka jest takim właściwie schematem deklaracji w Wikidanych. Deklaracje zwane inaczej trójkami. I ja bym tutaj użył takiej metafory, chociaż pewnie się wygłupię, bo nie znam się na szydełkowaniu, ale widziałem, jak to ktoś robi. Wydaje mi się, że jak ktoś szydełkuje, to wiąże takie małe supełki i tak wiąże, wiąże, wiąże i to się pozornie wydaje takie dosyć monotonne, ale potem się nagle okazuje, że z tych supełków wyszedł jakiś wielki kunsztowny sweter albo inna wspaniała rzecz. I Zdaje Wikidan... się, że jakiś efekt szydełkowania udowodnił teorię fizyczną, czy ją zobrazował, więc może coś w tym jest. Może tak, więc to kurczę, to dobrze, że nie ja pierwszy sięgnąłem do szydełkowania, mówiąc o rzeczach naukowych niemalże. Słuchajcie, takim budulcem, z którego składają się Wikidane, są deklaracje. Tych deklaracji w tej chwili w Wikidanych już powoli dochodzimy do 2 miliardów, więc ich jest naprawdę bardzo dużo w tym projekcie. Deklaracja składa się z trzech części. Z elementu właściwości i wartości. Za chwilę to dokładnie jeszcze wytłumaczę. Ale chciałbym, żebyście sobie, jeżeli sobie wyobrazicie, że Wikidane są takim wielkim, wielkim budynkiem, który się składa z malutkich cegiełek, to to są właśnie te cegiełki. Takie trójeczki. Element, Ale właściwość, wartość. ta cegiełka składa się z tych trzech części. Tak. Czyli cegiełka ma jest taka jakby żłobkowana. Tak, brawo. Cieszę się bardzo, jak to się podłącza do moich metafor. Bardzo to lubię. Okej. I teraz, czym jest właściwy element? Wejdziemy sobie na stronę, która opisuje nam element. Ja nie będę jej całej oczywiście czytał, ale zobaczcie na to. Elementy i artykuły w Wikipedii mają tą wspólną cechę, że służą do przechowywania informacji o różnych koncepcjach czy tematach ludzkiej wiedzy. Czyli właściwie wszystko, co możemy uznać za temat ludzkiej wiedzy, może być elementem Wikidanych. Czyli to może być człowiek. My na przykład z Jolą mamy swoje elementy Wikidanych. To może być rzeka, to może być miasto, to może być dzieło literackie, ale to mogą być też rzeczy, które są absolutnie niematerialne, na przykład koncepcje filozoficzne. Po prostu, jeżeli byśmy byli w stanie poszatkować ludzką wiedzę na takie malutkie tematy, to każdy taki temat może być elementem Wikidanych. Tutaj w tej tabelce został jako przykład podany Douglas Adams, który jest już nieżyjącym, ale kiedyś całkiem namacalnym człowiekiem, znanym pisarzem. I w Wikidanych panuje taki zwyczaj, że elementy są oznaczane taką kombinacją składającą się z literki Q i z liczby. Obecnie te liczby przy nowo tworzonych elementach dochodzą już, w tej chwili jesteśmy na poziomie 124 miliony, więc teraz już są dziewięciocyfrowe liczby, ale akurat o Douglasie Adamsie element stworzony na samym początku, więc ma taki elitarny, bardzo krótki numer Q42. Dobra, więc mam nadzieję, że wiemy, co to jest element i teraz ten element może zostać opisany przy pomocy różnych jego cech. No jeżeli mamy człowieka, to ten człowiek gdzieś się urodził. Jeżeli już niestety nie żyje tak jak Douglas Adams, to pewnie gdzieś umarł. Kiedyś się urodził i kiedyś umarł, więc możemy podać daty. Miał jakiś wzrost, miał jakieś wykształcenie, miał jakąś rodzinę. Jest mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo różnych cech, którymi możemy ten element opisać i określić. I I tym takie elementem cechy. może być jakby wszystko z tej ludzkiej wiedzy, tak? Tak, Czy z tak, jakiegoś. tak, tak. Czyli to może być lampka, Może. bransoletka Tak. albo budynek XYZ, Tak, Empire State jeżeli. Building. Tak, I to jest oczywiście. element. Tak. Oczywiście,
Jeżeli nie będziemy pewnie tworzyli elementów o wszystkich bransoletkach świata, jakie istnieją, nie będziemy mieli inwentaryzacji sklepów jubilerskich, ale jeżeli jest jakaś bransoletka w muzeum, ma jakąś wartość udokumentowaną, to absolutnie cały inwentarz muzealny, wszystko, co się w muzeach znajduje, każda rzecz, którą muzea przechowują, może być elementem wiki danych. Okej. I W teraz. porządku. Czyli tutaj mamy pisarza Douglasa Adamsa konkretnego. Tak, to jest taki przykład podany. I teraz. Te wszystkie cechy, którymi możemy opisywać elementy, nazywają się w języku Wikidanych właściwościami. I właściwości też mają swoje numerki, tylko że one zaczynają się od literki P, jak property po angielsku. Czyli, wracając do przykładu w tej tabelce, mamy sobie element Q42, czyli Douglasa Adamsa, i zadajemy sobie pytanie, gdzie uczył się Douglas Adams, na jakiej uczelni. Ale mówiąc tym takim kodem Wikidanych, językiem Wikidanych, to pytamy tak naprawdę, jaka jest dla Douglasa Adamsa, dla Q42, wartość właściwości P69, bo P69 to jest zawsze uczył się w. Inny kod będzie miało miejsce urodzenia, inny miejsce śmierci. Zresztą zobaczymy to za chwilę na przykładach jeszcze dalszych. Dobrze, No. czyli czy dobrze rozumiem, że mamy tak, element i tym elementem powiedzmy jest człowiek, budynek, rzecz, idea, tak? Czyli rozumiem, że na przykład, nie wiem, kapitalizm też jest elementem, Jasne, oczywiście. tak? Okej. I teraz ten element jakiś jest, ma jakąś właściwość lub cechę, tak? Czyli albo się urodziła, albo została zbudowana, albo została namalowana, tak, jak przejdziemy do obrazu, albo rozumiem, nie wiem, w przypadku kapitalizmu została opisana, tak? I każda z tych takich jakby czynności, właściwości ma swój numerek, tak? Każda z tych cech ma swój numerek. Tak, czyli w całym wiki świecie, jak będzie P69, to znaczy, że ta osoba, że to wskazuje, że się Tak, że to uczyła. wskazuje w miejsce, gdzie się uczył. Dokładnie. I to jest Okej. bardzo ważne, wracając do tego, co powiedział, czy napisał bardzo słusznie Roman, to jest ogromnie ważne, dlatego że ludzkie mózgi, teraz nie będę udawał, że znam się na informatyce i na biologii, ludzkie mózgi są w stanie dużo lepiej adaptować się do nietypowych sytuacji niż programy komputerowe. Program komputerowy musi mieć bardzo jasną strukturę, żeby być w stanie się w tym połapać. I dlatego, jeżeli chcemy, żeby wiki dane były dostępne dla programów komputerowych, to musimy stworzyć bardzo, bardzo jasną, jednoznaczną strukturę. I po to są te wszystkie numerki. Dobrze, mam pytanie tutaj od naszej uczestniczki. Jeżeli P jest od property, od czego jest Q w elemencie wartości? Bardzo dobre pytanie. Jeżeli ja szukałem tej odpowiedzi na to pytanie wiele razy, nie wiem, ale wiem, że na sali mamy też bardziej doświadczonych jeszcze takich, może nie bardziej doświadczonych, ale równie doświadczonych, przynajmniej jak ja, użytkowników Wikidanych. Jeżeli ktoś wie, to sam się chętnie dowiem, bo nie mam pojęcia. To jest bardzo ciekawe pytanie. Może ja też wyniosę stąd dzisiaj tą wiedzę. Okej, Okej, okay. dobra. Wracając do naszej trójki. Została nam jeszcze do opisania wartość. No wartość, myślę, że już instynktownie wiemy, o co chodzi. Jeżeli zadaliśmy pytanie, gdzie uczył się Douglas Adams, no to wartość jest jakby odpowiedzią na to pytanie. Czyli Douglas Adams uczył się i wartość tej właściwości dla tego elementu to jest St. John's College, czyli kolegium, które ma numerek z kolei przypisany Q691283. Ale to ta wartość, a jeśli dobrze rozumiem, St. John's College, No. tak naprawdę to Q to jest, w przypadku gdybyśmy rozmawiali o St. John's College, to ta wartość tutaj opisana, to tak naprawdę dla St. John's College to Q jest elementem, czy nie? Tak, dokładnie tak. Czasami jest tak, że element może być wartością innego elementu. Właśnie tak, to tak, absolutnie tak. Dobra, zobaczmy to na przykładzie, Dobra. tu mamy przykład strony Wikidanych dotyczącej Sanach. Wejdźmy, zostaw Douglas Adams, nasz przykład z krajowego podwórka. Zobaczcie. Teraz to jest strona dotycząca elementu Q85, 86, 80, 33. I na tej stronie Wikidanych wszystkie deklaracje, wszystkie trójki będą dotyczyły Sanach. Zjeżdżamy sobie tutaj na dół i zobaczcie, mamy deklarację. I tutaj tak naprawdę to się wydaje, że to jest dwójka, a nie trójka, ale to dlatego, że dla takiej większej jasności graficznej, dla porządku, już wiemy, już mamy to przyjęte, że na tej stronie we wszystkich deklaracjach elementem jest Sanach, tak? Łapiemy to, mam nadzieję. No i teraz zadajemy Czyli sobie pytanie. No. jest to człowiek, okej, okay, czyli deklaracją jest Sanach, czyli ta długa cyferka. Tutaj Nie. mamy. To jest numer elementu. To jest numer elementu, Tutaj na który samej oznacza górze też go Sanach. mam. Tak. Zaraz, tak, dokładnie.
Wszystko, co na tej stronie znajduje się poniżej, wszystkie deklaracje dotyczą tego elementu, czyli Sanach w tym przypadku. I teraz tutaj Sanach została opisana przez bardzo różne właściwości, czyli przez swoje bardzo różne cechy. Poczynając od takiej najbardziej elementarnej, jak klikniemy sobie na nazwę tej cechy, to możemy też zobaczyć, jaki ta cecha ma numer, jeżeli tego potrzebujemy. Na przykład jest to jest P31, ale nie musimy tego od razu wiedzieć. No i widzicie, Sanach jest człowiekiem, no to oczywiste. Kolejna właściwość to jest podpis. I tutaj już wartością jest po prostu obrazek z Commons, skan jej podpisu. Następnie logo. Sanach ma swoje osobiste logo, które tutaj też zostało umieszczone. Ilustracja. Płeć. Obywatelstwo. I zobaczcie, przy obywatelstwie na przykład mamy dla elementu Sanach wartością właściwości obywatelstwa jest inny element, element o Polsce. Tak, to jest Tak. imię i nazwisko w języku ojczystym, przy urodzeniu. Imiona, nazwisko, pseudonim. To jest też ciekawe, bo Sanach na różnych etapach swojej kariery, między innymi dlatego wybrałem jej przykład, występowała pod różnymi, najpierw pod swoim panieńskim nazwiskiem Zuzanna Jurczak, potem pod pseudonimem Irene, a wreszcie stała się Sanach. I tutaj Wikidane nam to wszystko pokazują. Tutaj Mamy. Adrian mówi, że to jest, ale chyba nie wiem, czy żartuje, czy nie. Jeszcze nie znamy się z Adrianem tyle, że jest to żona, że od imienia żony Kamarisą Wrandecic, czyli A założyciela Wikidany. możliwe, że tak jest. Możliwe, że tak jest, Ale bo Adrian twierdzi, że nie żartuje. mnie by to nie zdziwiło, ale wrócimy jeszcze do pana profesora Wadinewicza dzisiaj, zaplanowaliśmy to, więc bardzo możliwe, bo ja tylko powiem, może żeby to nie było zbyt hermetyczne, że naukowiec, o którym wspomniał Adrian, to jest jeden z twórców całej architektury Wikidanych, więc bardzo możliwe, że chciał uczcić w ten sposób swoją żonę. Przyznam, żebym na to nie wpadł sam, ale bardzo dziękuję za tą informację. Oglądałem jego materiał o tym i Maciek potwierdza, Adrian mówi prawdę. Także Super. proszę bardzo, Super, bardzo dziękuję. pojawiła Ja się już jestem dodatkowa zachwycony. informacja. Mam nadzieję, że wy będziecie równie zadowoleni z tego webinaru jak ja. Ja już jestem bardzo zadowolony, bo się dowiedziałem, po prostu poznałem odpowiedź na pytanie, na które zawsze wstyd, że nie wiedziałem. No dobrze, lecimy dalej do tej Sanach. Zobaczmy, co jeszcze wiedzą o niej Wikidane. Mamy nagranie wymowy jej pseudonimu. Nie wiem, czy będzie to słychać, czy ja mam ten dźwięk puszczony przez tego Zooma też z komputera, ale spróbujmy. Tak. Nic nie słychać. Nic nie słychać. Okej, okay, ale jak sobie każdy by tutaj kliknął, to byście zobaczyli, że mamy nagranie z Commons, jak się wymawia Sanach po polsku. Data urodzenia, miejsce urodzenia, matka, rodzeństwo. Tutaj wszystko mamy szczegółowo opisane. I każda ta ramka składająca się z tej szarej części i z tej białej części, to jest jedna deklaracja. Tak? Więc mamy. Więc te deklaracje są takim podstawowym budulcem Wikidanych. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. I teraz na dole jeszcze mamy taką specjalną grupę deklaracji, które nazywają się identyfikatorami, bo Sanach Jeszcze występuje. wrócę do tych Tak, deklaracji z góry, jasne, bardzo proszę, właśnie liczyłem, że. bo teraz tak, że mamy na przykład jej podpis, czy jakąś inną rzecz, czy Tak. jej logo, i one są zaciągnięte, czy dobrze rozumiem, z Wikimedia Commons, czy mogą Tak. zostać dodane w jakikolwiek inny sposób? Czy to są tylko takie połączenia między jednak Wiki projektami? Tak, Wikidane, podobnie jak polskojęzyczna Wikipedia, w zasadzie nie dopuszczają ładowania plików lokalnie. Więc wszystkie pliki, które są wykorzystywane w Wikidanych, muszą być na Commonsach, co jest jakby zgodne z ogólną koncepcją, do czego służy Commons. Commons ma być takim centralnym repozytorium, gdzie Wikimedia przechowują wszystkie swoje multimedia. Więc tak, więc te wszystkie pliki są zaciągane z Commons, jak najbardziej. Jak również treści multimedialne, Głosówka. tak. Tak, to wszystko, co jest multimedia. Okej, okay. Chciałbym jeszcze Wam wytłumaczyć, jeśli mogę, o co to jest identyfikator. Identyfikatory to też są deklaracje, tylko takiego specjalnego rodzaju, bo domyślacie się pewnie, że Sanach opisana jest w ogromnej masie różnych baz danych. I nam zależy w Wikidanych na tym, żeby osoba, która będzie korzystała z naszego serwisu, na przykład prowadząc jakiś research, nie wiem, do programu radiowego, szykując się do wywiadu z Sanach albo do artykułu naukowego, żeby bardzo łatwo mogła przechodzić między naszymi treściami a treściami w innych bazach. I dlatego mamy te wszystkie identyfikatory, które mówią nam, pod jakim numerkiem, albo pod jaką nazwą, albo pod jakim identyfikatorem różnego typu Sanach jest w innych miejscach. Tak? Na przykład tutaj możemy jednym kliknięciem przejść do
dostojony Stanach w IMDb, czyli Wielkiej Amerykańskiej Bazie Filmowej. Proszę bardzo. Okej, ale to znaczy, że te bazy, o których tutaj wspominasz, jak IMDb, jakby pozwalają, żeby z nich korzystać, jakby są otwarte, czy to się dzieje jakimiś w ogóle innymi? My ich, szczerze powiedziawszy, o to nie pytamy. Tym bardziej, że my z nich, to znaczy, po pierwsze, my w Wikimediach generalnie nie pytamy źródeł wiedzy, czy możemy skorzystać z nich jako ze źródeł. Natomiast akurat w identyfikatorach to my nawet nie korzystamy ze źródła, tylko po prostu linkujemy to źródło. Więc z punktu widzenia takiego internetowego, stricte technicznego, to my im wręcz w jakimś stopniu napędzamy ruch, no bo to dajemy linki do nich i przekierowujemy ten ruch do nich. Oczywiście w przypadku IMDb, no to można by dyskutować, kto napędza komu, bo oni są więksi, ale no wiecie, o co chodzi. Dobra. I teraz chciałbym jeszcze wam pokazać kolejną część tej strony. Mianowicie tutaj mamy etykiety, opisy i aliasy. Aliasy zwane też innymi nazwami. O co chodzi? Sanach jest znana najbardziej jako Sanach, ale możemy równie dobrze wyszukiwać ją jako Zuzanna Juryczak, Zuzanna Irena Juryczak, Zuzanna Irena. To są wszystkie możliwe kombinacje. A nawet jak ktoś znajdzie jakieś bardzo stare jej nagranie, to może będzie chciał się dowiedzieć, kto to była ta Irene. I wtedy ze zdziwieniem stwierdzi, że Irene i Sanach to jest ta sama osoba. I kiedy w Wikidanych tworzymy te strony, zawsze każdy element ma jedną stronę, natomiast może mieć dużo różnych nazw. Ma tą nazwę podstawową, która jest tutaj, i te nazwy dodatkowe. Czyli tak jakby Wikidane mówią, okej, okay, wiemy, że to jest ta osoba i to wszystko dajemy Tak. w jedno miejsce. Teraz przejdę na Tak? stronę dotyczącą. Tak, i przejdę na stronę dotyczącą Warszawy, bo to jest to, o czym ty już wspominałaś, tej wielojęzyczności, że zobaczcie, Warszawa ma bardzo dużo różnych nazw. Zobaczcie, ile jest różnych nazw na Warszawę, prawda? Ja nawet nie wszystkie jestem w stanie przeczytać w różnych alfabetach. I tutaj tych języków jest bardzo dużo. Ja skroluję, skroluję, skroluję i to się nie może nie skończyć nigdzie. I teraz to, co jest ważne, to to. Dobra, skopiuję sobie na przykład nazwę. W języku Malayam, Malayalam, przepraszam, nawet nie umiałem go dobrze przeczytać. I teraz wkleję tą nazwę w tym języku do wyszukiwarki Wikidanych. I zobaczcie, od razu wyszukało mi Warszawę. I to jest taki element tej magii Wikidanych, że każdy element ma jedną stronę, ale te strony opisane są w tych wszystkich językach, więc niezależnie od tego, jakim językiem posługuje się osoba, która używa Wikidanych, przy odpowiednim ustawieniu tych wszystkich nazw, jeżeli dla jego języka to jest wszystko wypełnione, to może nawet nie znając angielskiego, tylko operując tylko w swoim języku, może te same dane znajdywać. Pokażę wam jeszcze dalej idący, że tak powiem, potocznie bajer. Mianowicie tutaj mogę sobie zmienić język interfejsu na górze. To jest opcja, której nie ma w Wikipedii, ale za to jest w Commonsach, jeśli ktoś dobrze zna Commonsy. I żeby nie było za trudno, to zmieńmy sobie na przykład na niemiecki. I teraz zobaczcie, co się za chwilę stanie. Mam dokładnie ten sam zestaw danych, który miałem po polsku. Mam te same właściwości i w ogóle mogę was zapewnić, no, wierzcie mi na słowo, że wszystkie dane są identyczne, ale te wszystkie nazwy nagle zmieniły nam się z polskiego na niemiecki. Więc osoba, która znałaby na przykład tylko niemiecki, może bez problemu ustawić sobie w Wikidanych niemiecki jako swój język interfejsu i z tego korzystać. I zobaczcie, że kiedy ja dodaję jakąś nową deklarację, co zresztą pokażę wam za kilka minut, to w tym momencie mogę ją dodać w swoim języku, a osoba, która korzysta z innego języka interfejsu, i tak może z tego, co zrobiłem, korzystać w swoim języku. Więc to jest to, co sprawia, że Wikidane mogą być jedne, nie muszą mieć tylu wersji językowych, co Wikipedia. Wróćmy do polskiego. I teraz jeszcze chciałbym wam pokazać to, co jest na samym dole. A mianowicie powiązania Wikidanych z projektami. To Warszawa ma naprawdę dużą stronę. Zobaczcie. Tutaj akurat Warszawa jest takim skrajnym przykładem. Tu mamy 237 wpisów w Wikipedii, czyli Warszawa została opisana w 237 wersjach językowych Wikipedii. Może wróćmy do Sanach, żeby łatwiej nam było jednak to objąć wzrokiem. Miejmy nadzieję, że o Sanach będzie tego odrobinę mniej, chociaż nie wątpię w jej popularność światową. Dobrze, no przy Sanach mamy 14 języków, więc możemy. To jest już coś, z czego można być dumną, ale. Możemy to objąć wzrokiem. I teraz zobaczcie, że ta sekcja informuje nas, jaki jest tytuł artykułów w poszczególnych Wikipediach, w poszczególnych wersjach językowych, które mówią na ten sam temat, co ten element Wikidanych.
Tu mamy bardzo podobne boksy dotyczące projektów siostrzanych. Mamy na przykład Sanach w Wikicytatach i to też jest tutaj uwzględnione. I zobaczcie też, że na przykład w języku, wydaje mi się, że to jest język słoweński, tak mi się wydaje, ale nie chcę się. A tak, wydaje mi się, że to jest słoweńska Wikipedia. Zdecydowano, że jednak nie zrobią tego. Być może tam jest taki zwyczaj wśród edytorów, może tak zdecydowali w swojej kawiarence, że wolą pisać pod pełnymi nazwiskami, a nie pod pseudonimami. I oni się jakby wyłamali z konwencji i u nich samych nazywa się jednak Zuzanna Irena Jurczak. Zresztą nie zauważyli, że ślub wzięła, ale mniejsza z tym. A mimo wszystko Wikidane pokazują nam, wszystko to wiążą w jednym miejscu, prawda? I możemy łatwo to wszystko znaleźć. Pokażę Wam jeszcze jedną rzecz a propos powiązań Wikipedii z Wikidanymi, mianowicie. Uwaga, przeczytam Ci pytanie. Tak, słucham. Nino pyta, czy te deklaracje są opisane tymi samymi numerami? To jest, na jedną składają się wszystkie jej wersje językowe? Czy każda część deklaracji też ma swoje aliasy? Jak to dokładnie działa? Okej, już to pokazuję. Przejdźmy sobie. Dobra, no weźmy ten najprostszy przykład, że Sanach jest człowiekiem. To już najprostsze, co może być. Ta deklaracja składa się z trzech elementów, z trzech części, przepraszam. Sanach, tak, element, właściwość jest to i wartość człowiek. Teraz zrobię znowu to, co zrobiłem wcześniej. Zmienię język. Tym razem dla odmiany zmienimy sobie na przykład na litewski, niech będzie. I zobaczcie, nie będę może czytał po litewsku, bo nie umiem tego robić, ale to jest ta sama deklaracja, tylko że po zmianie języka interfejsu wyświetliły się etykiety w innym języku. Mam nadzieję, że to jest jasne. To znaczy, deklaracja się nie zmienia, tylko wyświetla się w innym języku, ale deklaracja pozostaje ta sama. Natomiast dzięki temu, że wszystkie jej części mają swoje etykiety, na przykład po litewsku, to może być wyświetlona po litewsku. Czy to jest wystarczające, Nino, za odpowiedź? Daj znać. Tak, może poczekamy chwilę, bo ja też nie wiem, czy to wystarczająco jasno wyjaśniłem. Dobra, to w takim razie. Idąc za tym przykładem, czy właściwość jest to, ma ten sam numer w każdym języku. Tak. I nawet więcej, jak wejdziemy sobie na stronę właściwości jest to, proszę bardzo, na stronę P31, to możecie zobaczyć, jak się ta właściwość nazywa we wszystkich tych językach. Tak? Tutaj wyświetla tylko pierwszych kilka. I właściwość też ma swoje aliasy. To znaczy, jeżeli by ktoś na przykład wpisał są, to był, to była, to tak czy owak systemu zasugeruje tą samą właściwość. Więc to jest to. I możemy sobie. I oczywiście, jeżeli dojdziemy do wniosku my jako edytorzy, że no tak intuicyjnie byłoby, żeby jeszcze jakiś alias był, to wystarczy tutaj kliknąć. Można to w każdej chwili edytować. Zresztą edytowanie jeszcze za chwilę pokażę. Dobra. Okej, rozumiem, dziękuję. Super. To chciałbym jeszcze Wam pokazać jedną rzecz związaną z Wikipedią i Wikidanymi. Mianowicie tutaj mamy, na przykład w Stanach dorobiła się już strony w katalogu Biblioteki Narodowej. To jest ta deklaracja. Te identyfikatory w bazie Biblioteki Narodowej mądrze nazywają się identyfikatorami PLWABN, ale żeby nie być gołosłownym, pokażę Wam, że jak kliknę w ten link, to jesteśmy na stronie Biblioteki Narodowej, oczywiście w Warszawie, i mamy wpis dotyczący Sanach. Oj, nawet przykładowa publikacja, na przykład, że Sanach w rozmowie z tygodnikiem Solidarność powiedziała: jestem królową dram. I na podstawie tej publikacji została wpisana do Biblioteki Narodowej. I teraz, jak wejdziemy sobie do artykułu Wikipedii na jej temat, to pokażę Wam coś, na co może nie zwracacie często uwagi, a co tam jest. Mianowicie na samym dole, tutaj, mamy coś, co nazywa się kontrola autorytatywna. Te różne numerki to są wpisy. To są identyfikatory tak naprawdę tej osoby w różnych bazach danych, w różnych bibliotekach. Może akurat Sanach nie jest jakimś idealnym przykładem, ale weźmy przykład Adama Mickiewicza, który na pewno jest w większej liczbie bibliotek niż Sanach. I zobaczcie, co tu się dzieje. Mamy tylko całe zatrzęsienie, cała ta ramka odtąd dotąd to są oznaczenia, pod jakimi Adam Mickiewicz jest w różnych bazach bibliotecznych. To w większości są biblioteki narodowe, tudzież inne encyklopedie duże, na przykład Britannica, PWN i tak dalej. I dlatego Wam to pokazuję, że jakbym Wam pokazał kod Wikipedii, zresztą może to zrobię. Teraz już wchodzimy na taki poziom, ale pewnie wiecie, że Wikipedia składa się też z kodu.
to za tą całą ramkę odpowiada ten jeden krótki, taka krótka linijka, kontrola autorytatywna, to jest taki szablon. Nie wchodząc już w techniczne szczegóły, bo to jest temat na inne szkolenie, po prostu próbuję Wam powiedzieć, że to jest jedno z zastosowań wiki danych, że z wiki danych zaciągają się do Wikipedii te wszystkie oznaczenia, czyli nie trzeba ich wpisywać osobno w Wikipedii, osobno w każdej wersji językowej Wikipedii też, tylko jest to scentralizowane w jednym miejscu w wiki danych i stamtąd Wikipedia to ściąga. Okej, okay. Czyli we wszystkich bazach danych, w których jest Mickiewicz, za pomocą tego kontroli autorytatywnej mamy pełną informację w Wikipedii dzięki Wikidanym. Tak, i to się wszystko Te robi takie wszystkie jako. bazy danych Tak. dotarły do Wikidanych, a te Wikidane wsadziły to w Wikipedię. Tak, bo my też chyba chcemy, myślę, że to jest jeden z kierunków rozwoju Wikipedii, w miarę jak się profesjonalizujemy, w tym sensie, znaczy, dalej jesteśmy oparci na wolontariacie jako ruch i to jest bardzo ważne, ale nawiązujemy coraz bliższe relacje, chociażby z partnerami ze świata GLAM, tak na przykład z bibliotekami czy z dużymi muzeami. I to pozwala bardzo łatwo łączyć nasze zasoby z ich zasobami i płynnie pozwalać użytkownikom przełączać się z jednych do drugich. I to samo można właściwie powiedzieć o commonsach. To znaczy, jakbyśmy sobie weszli na commons, już trzymajmy się tej Sanach. I tu mamy oczywiście kategorię na commonsach dotyczącą właśnie ZUZI, Sanach. To zobaczcie, że tutaj mamy infobox z różnymi informacjami na jej temat. I teraz znowu pokażę Wam za chwilę. Zobaczcie, tu jest naprawdę dużo informacji o tej Sanach. I wydawałoby się tak, nie będąc w ogóle, nie mając pojęcia o tym, że kurczę, ile tu musi być kodu, żeby wygenerować taki wielki infobox. To teraz pokażę Wam w kodzie, jak ten wygląda, jak ten kod. To jest cały kod tego infoboxu. Ta jedna linijka, kilkanaście. I cały ten infobox tworzy się automatycznie na podstawie wiki danych. Więc ktoś wstawił te dwa krótkie słowa z oznaczeniem szablonu, czyli z podwójną klamrą, i wyszedł z tego taki wielki infobox, i to wszystko jest wiki danych. I oczywiście, gdybyśmy chcieli coś zmieniać w tym infoboxie, to też wiki danych. Tak się też już dzieje w niektórych Wikipediach. W polskojęzycznej Wikipedii tak się jeszcze nie dzieje, bo nasza społeczność na razie nie jest specjalnie chętna temu pomysłowi, ale znam wersje językowe Wikipedii, gdzie już korzysta się przy generowaniu infoboxów w dużej mierze z tego. Okej, okay. Mam nadzieję, że to jest w miarę zrozumiałe i jasne. To teraz, jeśli pozwolicie, czy może dajmy minutę, żebyście mogli zadać ewentualnie pytania, które Jola tutaj zauważy i mi powie, bo chcę przejść jakby do następnego wątku, a mianowicie pokażę Wam, jak się edytuje wiki dane, przynajmniej takim podstawowym poziomie. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania? Czytam sobie wasze komentarze. Na razie wszyscy zamilkli. Nie wiem, czy pod wrażeniem, czy z jakiegoś innego powodu. Mam nadzieję, że Poczekaj, jest, coś się pojawia. nie Czy uśpiłem. twoim zdaniem kiedyś Wikipedie, dziś pisane przez ludzi, zastąpią w przyszłości artykuły generowane z wiki danych? Abstrakt Wikipedia. Czy to jest opis bardzo zawiłych zagadnień i niuansów, na przykład kwestie humanistyczne typu filozofia, nie będzie możliwe do wygenerowania na podstawie materiału z wiki danych? Moim zdaniem będzie się to uzupełniało. I żeby zilustruję może to, co chcę powiedzieć artykułem w Wikipedii dotyczącym na przykład. Czekajcie, zrobimy sobie kategorię miasta Demokratycznej Republiki Kon, albo nie wiem, dobrze, niech będzie miasta w stanie Colorado, bo mi się wyświetliło. Już znajdę sobie. Okej, wziąłem naprawdę przypadkowo wylosowałem miasto, które nazywa się Federal Heights, w stanie Colorado, w hrabstwie Adams. I dlaczego to zrobiłem? Otóż, odpowiadając na to pytanie, uważam i się zgadzam chyba, jeśli dobrze rozumiem, jest taka teza w tym pytaniu, że te skomplikowane artykuły, te założone gramatycznie, językowo, no to tak łatwo nie pójdzie z nimi Wikidanym. I tu się zgadzam, do tego ludzie są potrzebni i dlatego my jako Wikimedia bardzo, bardzo zachęcamy, żeby nowi wolontariusze do nas dołączali. I jakby to jest jedna strona medalu. Ale z drugiej strony medalu, zobaczcie, tu mamy jakieś tam pierwsze z brzegu miasteczko w USA, 11 tysięcy mieszkańców z hakiem. Takich miasteczek w USA są pewnie dziesiątki tysięcy. I teraz pewnie o tym wiecie, że większość państw świata robi spis powszechny przynajmniej raz na 10 lat. To jest świetny przykład. Niechcący go wylosowałem, ale zobaczcie, co się dzieje. Populacja tej miejscowości jest 2010 roku. Od tego czasu jestem właściwie pewien, że tam był spis powszechny i na pewno dałoby się znaleźć bardziej aktualną daną liczbę ludności tego miasta. Tylko że zapewne w naszej społeczności wolontariuszy polskojęzycznych, których jest relatywnie mało, nikt nie znalazł czasu i chęci, żeby się jakąś mieściną z całym szacunkiem w stanie Colorado zajmować i to wszystko przepisywać. Więc moim zdaniem, ja szczerze powiedziawszy nie oczekuję, że wikidane będą
zastępowały Wikipedię, zwłaszcza w tych dużych językach jak polski. Natomiast w takich językach właśnie jak polszczyzna, gdzie te Wikipedie są duże, ale wolontariuszy jest za mało, mogą nam bardzo pomóc w aktualizowaniu takich prostych danych. Z trzeciej jeszcze strony są też takie języki, to jest przykład na przykład języków afrykańskich wielu, gdzie jest bardzo dużo osób, które używają języka, ale jest bardzo mało wikipedystów w danym języku. Co wynika z różnych powodów, chociażby z tego, że w tych krajach często dostęp do internetu jest trudny, drogi i tak dalej. No i teraz pytanie brzmi, czy jak mamy do wyboru, żeby nie było żadnego artykułu w tym języku, albo artykuł wygenerowany powiedzmy automatycznie z wiki danych, no to co jest jakby mniejszym złem? Ja uważam, że jednak artykuł wygenerowany automatycznie. Więc być może w polskojęzycznej Wikipedii to się nie sprawdzi, nie przyjmie, ale w innych językach widziałbym do tego przestrzeń i pokażę dzisiaj narzędzie, które do tego służy. Dobrze, jeszcze tutaj przeczytam odpowiedź Le. Wikipedia mniej, ale polskie wiki źródła zasysają znakomitą większość danych z wiki danych. Super. Tak, i Kamila mówi tak, czy żeby zadziałał szablon kontrola autorytatywna, czyli ten, który pokazywałeś w Tak. Wikipedii przy Mickiewiczu, to musi być jego element w wiki danych właśnie z tymi specjalnymi deklaracjami. Dobrze, więc tak. To jest, już to tłumaczę. Tylko wróćmy sobie do. Przepraszam, tutaj będzie najprościej to zobaczyć. Generalnie, żeby zadziałał ten szablon, musi być połączone, muszą być wikidane z commonsami. Można to zrobić na dwa sposoby. Jeden sposób jest taki, że tutaj mamy, wstawiamy inne projekty, bierzemy sobie commons i wstawiamy samach. Tylko ktoś może teraz zapytać, no to czemu to nie zostało dawno zrobione? Czemu tu jest pusto, skoro tak można zrobić? Dlatego, że, więc to jest jakby jeden sposób. Można tak to zrobić. Natomiast jeżeli istnieje osobna kategoria dla danego tematu, tak jak tutaj zaraz wam pokażę, główna kategoria tematu, kategoria Samach. Mówiąc językiem Wikipedii, Samach ma już swoją własną kategorię, a ta kategoria ma swój własny element wiki danych. Tak? Jak bardzo zabrnąłem, Jola? Czy na razie rozumiesz to, co mówię? Myślę, że na razie spoko, dlaczego niech Kamila daje znać. Dobra. Przepraszam, ja dzisiaj ja chciałbym to jasno wyjaśnić, że ja nie tak. Jola jest bardzo inteligentna, ja w to nie wątpię, tylko mówiliśmy się, że Jola będzie moim takim termometrem, kiedy już przesadzam z kombinowaniem. Dlatego pytam, czy Jola Szczegółowość. rozumie. Tak, dlatego pytam, czy Tak. rozumiesz. Dobrze. Tak. I chodzi o to, że tutaj zobaczcie, że z commonsami zostało powiązane, tutaj zostało zrobione powiązanie z commonsami, czyli jest to powiązanie, ale ono nie jest w tym głównym elemencie o samej Sanach, tylko o kategorii, która jest jakby powiązana z Sanach, tak? Czyli kategoria została dopięta do kategorii. Kategoria To Sanach. jest kategoria Sanach, która ma swoją kategorię Wikimedia Commons, która też się Dokładnie. nazywa Sanach. Dokładnie tak. I w momencie, kiedy istnieje to połączenie, to wtedy to działa. Dobrze, czy Kamila rozumie, to ona nam zaraz napisze, ale w międzyczasie Joanna się pyta tak. A w kwestia możliwości wykorzystania wiki danych, Wikipedii, danych gromadzonych przez otwarte bazy informacji typu CRIS, tak zwane bazy wiedzy tworzone przez uczelnie, korzystające z oprogramowania Omega PSIR. Są to otwarte dane, metadane na zasadzie baz katalogowych. Czyli rozumiem, czy wiki dane, Joasiu, wraj czego sprostuj. Rozumiem, czy wiki dane korzystają z tych otwartych baz informacji naukowych typu właśnie CRIS, czy korzystające z oprogramowania SIR, tak? PSIR. Dobra, za chwilę, zapamiętuję to pytanie i odpowiem na nie za 5 minut, bo Dobra. będę w miejscu, gdzie będzie mi wygodniej to zrobić. Bo to jest ważny wątek, który Anna poruszyła i za chwilę go wyjaśnię. Dobra, przejdźmy do, jeśli nie ma innych pytań, to na razie to przejdźmy do tego artykułu Rzeczpospolita Babińska. I teraz chcemy utworzyć element wiki danych na jego temat. I ja to zrobię. Zrobię to na razie w taki najprostszy możliwy sposób. To znaczy wchodzę sobie na stronę nawet główną wiki danych, żeby już tak i klikam utwórz nowy element. To nie jest jedyny możliwy sposób, ale zacznijmy od najprostszego. Poczekaj, jeszcze na stronie Wikipedia przy tym No. artykule było, że nie ma elementów wiki danych. Czy tak jest za każdym razem? Brak elementów wiki danych. Tak jest za każdym razem, jeżeli ktoś sobie włączy odpowiedni gadżet. To nie jest ustawienie domyślne, trzeba mieć Okej. gadżet. Bo w ogóle. O, bo dobrze, za chwilę to powiem, przepraszam. Na razie Dobra. utwórzmy Okej, ten. czyli jak się chce, to można to mieć, tą Tak, informację. tak. Znaczy w ogóle dobrze, to jednak powiem to, co chciałem powiedzieć, bo się zakałapućkami. Tylko wrócę do elementu o Sanach. To, co chcę wam powiedzieć o wiki danych, to, że one są bardzo, bardzo dające się dostosować do preferencji użytkownika.
To znaczy, jakbyście sobie dokładnie przeanalizowali to, co ja tutaj pokazuję na tej stronie, to byście zobaczyli, że są całe części strony, które ja tutaj mam na moim ekranie, a wy ich u siebie nie znajdziecie. Na przykład ta część, którą tutaj mam nadzieję, że widać, gdzie macham myszką. Tak. Ta część tutaj cała, tego byście nie mieli początkowo. Chodzi o to, że w Wikidanych możemy w jeszcze większym stopniu niż w Wikipedii dostosować cały interfejs do tego, co my robimy, zarówno jako użytkownik, jako czytelnik. Więc możemy sobie po prostu włączyć rzeczy, które nam są potrzebne. I ja uznałem, ponieważ dużo pracuję na Wikidanych, że włączę sobie taki gadżet, który we wszystkich możliwych projektach Wikimediów, we wszystkich językach pokazuje mi wszędzie, i na Commonsach, i w polskojęzycznej Wikipedii, ale jakbym szedł na Wikipedię w języku Swahili, to miałbym dokładnie to samo. Czy jest element Wikidanych, czy go nie ma? Na przykład, jak wejdę na Jana Matejkę, to tu mi się pokazuje. Domyślnie tego użytkownicy nie mają, ale można sobie to włączyć. Możemy kiedyś zrobić, jeżeli będzie takie potrzeba, takie zainteresowanie, w ogóle osobny webinar pod tytułem Narzędzia Wikidanych, bo to jest to bardzo szeroki temat. I też tutaj może bym wrócił do tych statystyk przy okazji, bo jestem wam może wreszcie winien wyjaśnienie, dlaczego, jak to jest możliwe, jak cudem to działa, że tak mało ludzi edytuje tak dużo. Otóż Wikidane edytuje się tak naprawdę przede wszystkim przy pomocy narzędzi. Ja wam za chwilę pokażę, jak Wikidane można edytować, tak powiem, na piechotę. Natomiast edytorzy, tacy już bardziej zaawansowani, robią to w największym stopniu przy pomocy narzędzi, które edytują bardzo szybko i które do Wikidanych pakują ogromne ilości danych w bardzo krótkim czasie. I to jest też trochę odpowiedź na pytanie Joanny, czy my korzystamy z tych baz. My z nich jako takich nie korzystamy, w tym sensie, że Wikidane nie zasysają z żadnej bazy danych automatycznie. Ale istnieje możliwość przez specjalne programy, takim programem chyba najlepszym do tego jest OpenRefine się nazywa, możemy pobrać cały pakiet danych z innej bazy i po odpowiednim opracowaniu w hurtowy sposób załadować to do Wikidanych. I wtedy może się okazać, że przez godzinę ktoś robi kilka tysięcy edycji albo kilkanaście. I to jest cała ta magia. Tak, za pomocą właśnie OpenRefine, Ada, nasza pracownica Wikimedia Polska, w ciągu jakiegoś stosunkowo niedużego czasu napisała, że załadowała ponad 1100 Elementów. edycji. Tak, zrobiła edycji, ponad 1100 edycji. Tak, Tak. tak. Ja myślę, że spośród nas, spośród osób, pracowników i wolontariuszy Wikimedia Polska, to Ada byłaby jako najlepszą osobą do szkolenia OpenRefine, bo ma świetnie spracowane, więc jeżeli jest zapotrzebowanie na szkolenie z OpenRefine, to myślę, że Ada się zgodzi, zwłaszcza jak ją poprosimy wszyscy. Dobrze, ale więc ja wam pokażę, jak się tworzy elementy, jak się je edytuje w taki sposób najbardziej na piechotę, bo oczywiście dobrze jest umieć to zrobić. Natomiast zaznaczam od razu wam, że jak już się w to mocniej wkręcicie, to po pewnym czasie odkryjecie, że takie robienie wszystkiego na piechotę jest męczące, nużące i że chcecie robić to na takim, powiedziałbym, dopalaczu, i wtedy wchodzą różne narzędzia. Ale zacznijmy od podstaw. Wszedłem na stronę Utwórz nowy element. Może jeszcze raz to zrobię, bo zagadałem się od tego czasu. Utwórz nowy element. I teraz Dobrze, pierwsze, co. poczekaj jeszcze Tak. sekundę, bo tutaj jest. Mamy kilka komentarzy. Maciek wrzucił link, to jest jedno, ale pisze tak. Kiedy cokolwiek publikuję na Wikidanych, to muszę się zgodzić, w przeciwieństwie do Wikipedii, na licencję CC0, czyli domena publiczna, czyli że można mnie nie podpisywać jako autora. Natomiast bazy danych według polskiego prawa autorskiego są nim objęte i nie mogą być publikowane bez zgody właściciela zbioru. I to rozumiem, już trochę zahaczamy o prawa autorskie. I Joasia się pyta, czy takie połączenie, zasanie danych o tych bazach uczelnianych, czy takie ma sens? Takie połączenie Wikidanych z tymi bazami. Może please. Dobrze, więc odpowiadając po kolei, może zacznijmy od końca, od tego, co Joanna Tak. powiedziała. Moim zdaniem ma sens, dlatego że zastanówmy się też, wróćmy do przykładu Wikipedii. To znaczy, przecież niech młodsi sobie wyobrażą, a starsi przypomną, jak wyglądał, że tak powiem, krajobraz encyklopedii, zanim powstała Wikipedia. No, encyklopedii jakieś istniały, tylko po pierwsze były drogie, a po drugie były rozproszone i często trudno dostępne. I my do Wikidanych zasysamy czy wrzucamy wiedzę z różnych dziedzin. My tutaj nie odkrywamy Ameryki, w tym sensie, że ta wiedza nie jest często zupełnie nowa, natomiast zależy nam na tym, żeby ta wiedza była w jednym miejscu i żeby można było w łatwy sposób szukać wiedzy z różnych baz, z różnych dziedzin właśnie pod jednym dachem. I to jest też część sensu Wikidanych, więc wydaje mi się, że to jest taka nasza ambicja,
żeby ta baza była najszersza tematycznie i najbardziej kompletna. I w tym sensie no, myślę, że to nas motywuje, żeby wrzucać treści z jak największej liczby baz zewnętrznych. To może odpowiadając tak na to pytanie. Co do praw autorskich, no, nie jest wielką tajemnicą, że Wikimedia w Polsce nie hostują żadnego projektu. Czyli jeżeli ja dobrze rozumiem te kwestie prawne, chociaż nie jestem prawnikiem, to polskie prawo w tym zakresie, który został przytoczony, nie ma zastosowania do Wikimediów w ogóle, ponieważ Wikimedia nie są hostowane nigdzie w Polsce. Po prostu fizyczna infrastruktura, serwery nie znajdują się w Polsce. Natomiast na Czyli poziomie dlatego, zasad. mówiąc krótko, jak coś dodajemy na Wikimedia Commons, to pojawiają się te przepisy trochę amerykańskie, jeśli chodzi o udzielane zgody, czy to, kiedy myszka Miki wchodzi na Wikimedia Commons, Tak. nie nasze. Od strony takiej deweloperskiej Wikidane są, można powiedzieć, koprodukcją niemiecko-amerykańską. To znaczy, oczywiście są częścią rodziny projektów Wikimedia i jakby parasolowo opiekuje się nimi Fundacja Wikimedia z siedzibą w Stanach. Natomiast Wikidane są o tyle specyficznym projektem, że są jedynym projektem Wikimediów, za którego prowadzenie odpowiedzialna jest organizacja partnerska w innym kraju, konkretnie w Niemczech. Czyli ci wszyscy deweloperzy, ci ludzie, którzy się technicznie opiekują Wikidanymi, krótko mówiąc, ci ludzie, którzy dostają pieniądze za pracę przy Wikidanych, którzy nie są wolontariuszami, oni są zatrudniani w ogromnej większości przez Wikimedia Deutschland w Berlinie i w innych organizacjach w Niemczech. Więc no jakby tutaj polskie prawo, mówiąc bardzo krótko, może mam nadzieję, że nie zabrzmi to jakoś nieuprzejmie, ale dla Wikidanych polskie prawo w tym zakresie nie ma specjalnie znaczenia. Taka zapadła decyzja społeczności i deweloperów tego projektu, że taka będzie licencja i jakby musimy to przyjąć do niego przystępując. Okej, okay. Dobrze. Co prawda właśnie tutaj Adrian komentuje, że prawo działa terytorialnie, ale nie brnijmy w kwestie prawne, bo one są skomplikowane, za to wymagają długiego tłumaczenia. A w porządku, to... Zróbmy szybko tak, bo żebyśmy w miarę się wyrobili, albo przynajmniej nie mieli obsługi więcej niż 15 minut, to pokażę Wam. Wracając jeszcze raz. Jesteśmy na stronie artykułu z Wikipedii Rzeczpospolita Babińska, obraz Jana Matejki i chcemy utworzyć element Wikidanych w taki najprostszy możliwy sposób. Klikamy tutaj Utwórz nowy element. I teraz język polski został wybrany jako język pierwszej etykiety, pierwszego opisu i pierwszego aliasu, ponieważ w języku polskim mam w tym momencie interfejs, więc system już mi od razu sugeruje, żebym te rzeczy wpisał po polsku na początek. Jeżeli bardzo chcę, to mogę zmienić na inny język, ale po co? No i cóż, daję etykietę, czyli w przypadku dzieła sztuki to etykietą niewątpliwie będzie tytuł tego obrazu. Daję opis, obraz Jana Matejki. Natomiast alias zostawię pusty, ponieważ tutaj no, Rzeczpospolita Babińska to nie jest Kleo, to znaczy obraz nie ma pseudonimu, ani nie ma nazwiska panieńskiego i tak dalej, więc myślę, że nie będę potrzebował aliasów. Klikam utwórz. No i pojawił się O. problem, którego nie przewidzieliśmy, że już istnieje element, który ma taką nazwę i taki opis. Czyli prawdopodobnie ktoś wcześniej utworzył element dla tego obrazu, tylko nie został połączony z Wikipedią. Sprawdźmy to. Wejdziemy do tego elementu. Niespodzianka. Ale to dobrze, to nie ma tego złego, bo pokażę Wam, co w tej sytuacji zrobić. Od razu zjeżdżam odruchowo na sam dół i patrzę. Zobaczcie, powiązany jest tylko jeden artykuł w Wikipedii i jest to artykuł z Wikipedii rosyjskiej, rosyjskojęzycznej. Więc, żeby tę sytuację rozwiązać, klikam tutaj, wpisuję kod języka PL, język polski. I po prostu robię Ctrl-C, Ctrl-V naszego. Tak. I za chwilę odświeżę to sobie, i za chwilę tutaj też sobie odświeżę, i zobaczycie, że ten mój gadżet, tutaj ten, gdzie teraz jest brak elementu Wikidanych, pokaże mi, że element Wikidanych już jest. Ale O. zastanówmy się, porównajmy, czy aby na pewno wszystkie dane, które tutaj mamy, w tym obrazie, w tym artykule, przepraszam, o obrazie, zostały również zawarte w. No, wydaje mi się, że tak, że tutaj nie mamy za dużo do dodania. Więc musimy znaleźć jakiś inny przykład po prostu, żeby stworzyć nowy artykuł. Ale nie ma problemu, jestem na to przygotowany. Mianowicie, tutaj mam taką specjalną stronę, którą możecie znaleźć w Wikipedii. Ona się nazywa specjalna dwukropek niepołączone strony. Tu jest lista artykułów, które są w Wikipedii, a nie ma ich w Wikidanych. Nie są powiązane z elementami Wikidanych, może tak, bo kto wie, co zaraz odkryjemy znowu. Weźmy sobie na przykład pana Marcina Barskiego. Nie mam pojęcia, nie znam człowieka, ale.
No dobrze, no okej. Okay. No, to nie jest, to tak nie do końca powinien wyglądać artykuł Wikipedii, to nie jest artykuł na medal, ale nie przejmujmy się tym. Skoro pan Bajski ma artykuł w Wikipedii, to również absolutnie może być o nim element wiki danych. Posłuchajmy się już tym przykładem, żeby nie szukać dalej i nie tracić czasu. Znowu, wiki dane. Utwórz nowy element. No i jako etykietę bierzemy nazwisko pana. Jako opis może na przykład polski tłumacz, kurator i twórca dźwiękowy. Teraz wam powiem, dlaczego te opisy są bardzo ważne. Proszę bardzo, utworzył nam się element o panu Marcinie Bajskim. Została mu nadana pierwsza wolna liczba naturalna. Tak, czyli 124 miliony 253 tysiące 543. Te liczby się zmieniają co chwilę. No i co my tu wiemy o panu Marcinie? Na pewno jest człowiekiem, więc teraz, aha, może sobie to wolniej, żebyście zobaczyli w interfejsie. Klikam sobie plus, deklarację. Od razu zasugerował mi interfejs, jakie są najczęściej podawane pierwsze deklaracje. Najczęściej podawaną pierwszą deklaracją jest to, no bo od czegoś trzeba zacząć. Więc od razu precyzuję, że pan Marcin jest człowiekiem. Dalej. Dodaję Płeć. kolejną deklarację. Okej, okay. Tak. Od razu właśnie podpowiada trochę, tak? Tak, dlatego że skoro już się zorientował system, on jest dosyć intuicyjny, skoro już się zorientował, że pan Marcin jest człowiekiem, no to teraz podpowiada mi, jakie inne cechy, inne właściwości pasują do ludzi. Gdybym zadeklarował, że pan Marcin jest filmem albo że jest obrazem, no to miałbym inne podpowiedzi. Płeć, proszę bardzo, mężczyzna, tak. Zajęcie. No to jako zajęcie możemy, mamy tutaj napisane, że jest, już nie będziemy robili ich zbyt dużo, ale zrobimy, że jest tłumaczem. Tak, tłumacz, okej. Okay. I tak dalej, i tak dalej. Więc jak widzicie, bardzo łatwo się to wstawia. Natomiast oczywiście tutaj każdy czujny wikipedysta zaraz powie, a gdzie przypisy? Więc zobaczmy, jak tu wygląda kwestia z przypisami. Tutaj Grześ w międzyczasie zadał pytanie, a czy jest indeksacja deklaracji? Jest. Mianowicie, Okej. znaczy rozumiem, że chodzi o właściwości, tak? Czy lista właściwości, czy Takie nie, było żebym. krótkie pytanie, być może Grześ zaraz doprecyzuje. Znaczy dobrze, to ja powiem, jak ja to pytanie rozumiem, a jeśli rozumiem źle, to proszę mnie popraw. Jeżeli dobrze rozumiem, że chodzi o listę właściwości, czyli listę o tych wszystkich P, to ona jest tutaj, na stronie Wikidata, dwukropek list of properties. I tu są różne narzędzia, którymi można je, ale też można. Tak, że się z tobą zgodził, tak. Dobrze. Więc tutaj, ponieważ tych, jak widzicie, łącznie tych właściwości jest już 11 476, więc jest ich bardzo dużo. Także tutaj w pierwszej kolejności nam, przepraszam, system zaproponował, żebyśmy skorzystali z jednego z narzędzi, które nam pokazują te właściwości, ale moglibyśmy bez problemu znaleźć. Znaleźć również tutaj listy, na przykład listy podzielone według tematów, chociażby, proszę bardzo. Tutaj mamy listę właściwości związanych z chemią, tak? I tak dalej, i tak dalej. Tutaj mamy ten szablon wielki, ta tabelka pokazuje nam listę wszystkich właściwości z podziałem na pełne setki. Czyli jak na przykład klikniemy sobie tutaj, to mamy. Przepraszam, teraz tu już się trochę pogubiłem. Ale dobrze, może już nie kombinując, tak jest najprościej to przekonać na przykład według tematów. Okej, czyli Grześ jakby konkluduje, czyli spolszczonych nie ma. Myślę, żebym to znalazł, natomiast musiałbym tego dłużej poszukać. To nie jest coś, co jestem w stanie znaleźć w 2 minuty. Na pewno można wyświetlić listę właściwości w taki sposób, żeby było widać, czy jest polska etykieta. To się na pewno da zrobić. Jeżeli ktoś z moich kolegów z Wikidanych, który jest na sali, ma ochotę wkleić link Grzesiowi, to bardzo proszę, bo ja boję się, że nie zdążę z tym, co chcę powiedzieć, jak się tym teraz zajmę. Dobra. Dobra, przepraszam, napiję się tylko. Tu tylko w międzyczasie, skoro jest malutka przerwa u ciebie, to rzuć okiem na czat, bo miałam do ciebie malutką prośbę dotyczącą A uprawnień na tak, Zoomie. już, przepraszam, tak, widziałem to, tylko nie zdążyłem Tak, zareagować, tylko. bo mamy tutaj Dobrze, już jakiś sobie. problem techniczny. Dzięki. Teraz jest dobrze już? Możesz zobaczyć siebie? Zaraz zobaczymy. Nie, chyba jeszcze. Jest okej, okay, tak, dzięki. Dobrze, super. Okej, okay, no dobra. I teraz.
Została podlinkowana tutaj strona oficjalna. To jest, zobaczcie, jest do niej normalnie przypis w Wikipedii. Jest strona, która, jak rozumiem, jest stroną oficjalną Marcina. pana Marcina, tak? To znaczy, to jest strona Sygnał Szum, ale są o nim jakieś takie w miarę oficjalne informacje. Potrzebne mi jest tylko do tego, że chcę wam pokazać, jak się robi w wiki danych przypisy. Skopiuję Wróćmy do sobie. przepisów. Tak, właśnie Grzesiu, wracamy do przepisów. Zrobimy sobie przypis do tej strony. Kopiuję sobie przez Ctrl-C, kopiuję sobie do schowka jej adres. I teraz mi zaginął mi element wiki danych o panu Marcinie. Już go mam z powrotem. Okej, dobra. I załóżmy, że ta strona, mam nadzieję, że tutaj tu nie ma informacji, że jest tłumaczem, a jest informacja, że jest artystą. Porusza się w estetyce. No to dobrze, to dodajmy, że Jest jest art... badaczem ciszy. Tak, dodajmy, że jest artystą. Już nie wchodzimy w to badanie ciszy. Okej, dodałem informację, że jest artystą. I teraz chcę do tego dodać przypis. Jak to robię? Znowu otwieram edytowanie tej deklaracji i klikam w tą ikonkę, taką właśnie plusa z... Cytatu jakby. Tak, cytatu. I tutaj mi się pojawia takie okienko, w którym też robię takie deklaracje, tylko deklaracje wyłącznie dotyczące źródła. Pojawia mi się lista podpowiedzi, na przykład odnośnik URL do źródła, tak? Tutaj mogę, proszę bardzo, wkleić tego. Zawsze dobrze jest dać datę dostępu przy źródłach internetowych, bo wiadomo, że internet się zmienia. I też jest zalecane, żeby przy źródłach internetowych podać język, w jakim ta strona jest, żeby czytelnik mógł wiedzieć, język dzieła to się nazywa fachowo, żeby czytelnik mógł wiedzieć, czy to jest strona, którą będzie w stanie w ogóle zrozumieć. Tak? I po zrobieniu tego, proszę bardzo. Gdybym chciał dodać przypis do książki, od razu uprzedzę pytanie, to ta książka musi mieć wcześniej zrobiony swój element. Przykładowo, zrobię teraz taki fejkowy przypis, nie będę go nawet zapisywał. Po prostu źródło, to się nazywa. I załóżmy, że pan Marcin jest naukowcem opisanym w książce Współcześni uczeni polscy, w takim bardzo znanym słowniku biograficznym. I proszę bardzo, również mogę zrobić na podobnej zasadzie, jak są przypisy w Wikipedii. Źródło, ta książka, strona nawet, mogę tutaj numer strony, proszę bardzo. A nawet akurat Współcześni uczeni to polscy są czterotomową publikacją, więc mogę też podać numer tomu. Tak, więc jak widzicie, działa to w dosyć prosty sposób. Mam nadzieję, że to jest w miarę zrozumiałe. Ok, ponieważ czas nas mocno goni, to chciałbym wreszcie przejść do tego, co miało być takim trochę crème de la crème tego naszego spotkania. Mianowicie pokazać Wam kilka aplikacji, kilka sposobów, w jaki możemy dane z wiki danych wyciągać i sobie je fajnie wykorzystywać. Bo do tej pory się skupialiśmy na tym, jak wkładać do środka. O Jezu, usunąłem ten przypis, dobra, nie szkodzi, dodam go później osobno. Mamy taką stronę, którą Wam bardzo polecam, która jest, przepraszam, ona jest tutaj. Wikidata, data, dwukropek, narzędzia, zobrazuj dane. Tutaj jest lista różnych aplikacji, które nam pomagają, żebyśmy sobie z Wikidanych mogli fajnie korzystać. Bo zanim do tego przejdziemy, powiem Wam jeszcze, że istnieje coś takiego jak Wikidata Query Service, czyli po polsku obsługa zapytań. To jest takie coś, co pozwala nam pisać zapytania w języku Sparkle. Jeżeli znacie język Sparkle, to możecie z Wikidanych wyciągnąć naprawdę kosmiczne rzeczy. Zaraz wam podam przykłady. Bo to jest lista takich gotowców, które można sobie, nawet jak się nie umie pisać w Sparkle, tak jak ja nie umiem, to można sobie parę gotowców ściągnąć. Lista prezydentów USA z przyczyną śmierci. Proszę bardzo. Ściągnął mi się gotowy. Tak wygląda mniej więcej kod prostego zapytania w Sparkle, tak żebyście wiedzieli graficznie. Ja powiem szczerze, że się Sparklem posługuję kiepsko, dlatego od razu zastrzegłem na samym początku, że to będzie prezentacja humanisty, a nie informatyka. Ale naprawdę, jeżeli umiecie tworzyć zapytania w Sparklu, to Wikidane są totalnie przed Wami otworem. Ale nie martwcie się, zaraz pokażę prostsze sposoby. Więc ściągnąłem sobie gotowy kod zapytania, klikam tutaj, żeby to zapytanie się zrobiło, zrealizowało. I proszę bardzo, mamy listę prezydentów USA po kolei. Na co każdy zmarł? Zapalenie nagłośni, uremia, gruźlica, niewydolność serca i tak dalej, i tak dalej. I teraz zobaczcie, to jest jedna z tych różnic między Wikipedią a Wikidanymi. Ile czasu by zajęło nam, żeby zrobić taką kwerendę po Wikipedii? I oczywiście pewnie wszędzie w tych wszystkich biogramach w Wikipedii te informacje są, bo akurat przyczyna śmierci prezydenta USA jest dosyć ważną kwestią i pewnie w każdym tym biogramie to by było. Ale zajęło nam to 440 milisekund. Oczywiście nie licząc czasu pisania zapytania. I to pokazuje tą moc wikidanych. Weźmy sobie innego gotowca, inny przykład.
Lista miejsc, dokąd można dolecieć z lotniska w Antwerpii. Mamy mapę Europy, mamy takie czerwone kropki. I każda z tych czerwonych kropek to jest miejsce, gdzie można dolecieć z lotniska w Antwerpii. Tak, i możemy sobie kliknąć na kropkę. Może jest trochę bardziej bliska. I to jest akurat port lotniczy w Splicie, jak miłośnicy geografii już się to zdążyli pewnie domyślić. I takich rzeczy jest mnóstwo, które można w wiki danych. Może jeszcze jeden przykład Wam podam. Biologowie z kontami na Twitterze, czy tam teraz na X to się powinno nazywać, ale jeszcze jest stara nazwa tutaj użyta. To chwilę zajmie. Ale mam nadzieję, że zadziała. Te zapytania w Wikidanych od razu Wam powiem, że one, jeżeli są bardziej skomplikowane, to może to chwilę zająć naszemu systemowi. Ale chyba się uda. Proszę bardzo, jeżeli ktoś na przykład chciałby mieć w Twitterze obserwować tematykę związaną z biologią, to cała jest litania tutaj. I zajęło to niecałe 15 tysięcy milisekund, tak? Czyli bardzo krótko. Możemy sobie tutaj zmienić widok na przykład na galerię. I wtedy nawet do tych wszystkich kont twitterowych mamy od razu zdjęcia konkretnych biologów. Niedawno wprowadzony został taki trochę uproszczony mechanizm tworzenia zapytań, tak zwany Wikidata Query Builder, gdzie można w trochę prostszy sposób to zrobić. Na przykład, Jeszcze tylko mogę cię prosić, tak? pokaż adres tego Jasne. zestawienia tych wszystkich narzędzi. Dobrze, Ten proszę obok. bardzo. Tak, zaraz o nim będę więcej mówił, bo te narzędzia, ja dlatego najpierw je pokazałem, a potem przeszedłem do zapytań, bo te narzędzia pozwalają nam, mówiąc krótko, trochę ominąć fakt, że te zapytania są trudne do napisania. Te aplikacje trochę nas z tym wyręczają. Powiem jeszcze tylko szybko o tym Query Builder, to co zacząłem mówić. To jest trochę łatwiejsze, ale też nie super łatwe. Natomiast no tutaj już nie musimy się bawić z kodem, tylko możemy wpisać, że na przykład, jeżeli obywatelstwo czyjeś to jest Polska, dodaj warunek i ta osoba ma zajęcie, nie wiem, polityk, no to teoretycznie, jakbym uruchomił to zapytanie, to powinna nam się uruchomić lista polskich polityków. Nie będę tego teraz robił, bo to i tak to system by na tym dosyć długo myślał, bo w Polsce polityków jest dużo. Więc jeżeli czujecie się na siłach, żeby używać jednego z tych dwóch narzędzi, takich powiedziałbym bardziej profesjonalnych, zwłaszcza tego narzędzia, to absolutnie Wikidane totalnie, możecie z nimi zrobić wszystko. Natomiast ja Wam teraz pokażę kilka narzędzi takich bardziej dla prostych humanistów, które są bardziej dostępne i gdzie po prostu już autorzy narzędzi, autorzy aplikacji zrobili część roboty za nas. I pierwszym takim narzędziem, które chcę Wam pokazać, na tej stronie możecie znaleźć ich pełną listę, natomiast ja pokażę tylko wybrane przeze mnie. I pierwszym takim narzędziem, które chciałbym pokazać, jest Krotos. Jest to narzędzie związane z tematyką sztuki przede wszystkim. Że pozamykamy trochę okien. Weźmy sobie na przykład, wpiszmy w wyszukiwarce tego narzędzia Jacek Malczewski. To narzędzie czasami działa dosyć wolno, ale dajmy mu szansę. Jacek Malczewski, twórca 1854-1929. Tak, o niego nam chodzi. I zobaczcie, wyświetliło nam się 326 dzieł Jacka Malczewskiego, które mamy w zasobach Commonsów i wiki danych. I teraz przykładowo weźmy sobie obraz pod tytułem Śmierć Jacka Malczewskiego. I zobaczcie, na dole to jest obraz ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. I możemy jednym kliknięciem przejść do elementu wiki danych o tym obrazie, tak? I tutaj sobie wszystkie dane o nim uzyskiwać, poprawiać, edytować i tak dalej. Możemy też przejść do strony na Commonsach tego obrazu. I możemy też przejść, ponieważ akurat ten artykuł ma już artykuł w Wikipedii, również możemy przeczytać o tym, no, bardzo krótki, ale możemy przejść do artykułu w Wikipedii. Więc to narzędzie pozwala nam bardzo wygodnie przeszukiwać dzieła sztuki według różnych kryteriów. Teraz zastosowałem kryterium akurat autora, ale spróbujmy jeszcze zrobić jedno wyszukiwanie. Mianowicie wpiszę sobie Jana III Sobieskiego. Oczywiście Jan III Sobieski, przynajmniej z tego co wiem, raczej obrazów nie tworzył, natomiast był przedstawiany na nich. Widzicie, przedstawia Jan III Sobieski. Więc w tym momencie, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to narzędzie wyszuka nam obrazy,
które w Wikidanych zostały zdefiniowane jako przedstawiające Jana III Sobieskiego. I takich obrazów w tym momencie mamy 17 w tym narzędziu. Więc jeżeli ktoś chciałby właśnie przeszukiwać zbiory sztuki w taki nieoczywisty sposób, nie według kryterium, co jest w którym muzeum, chociaż oczywiście można też, ale na przykład według kryterium właśnie kto jest na tym obrazie, kto go namalował, robić takie międzymuzealne wyszukiwania, to myślę, że to narzędzie jest fajne, więc polecam wam je. Lecimy dalej, bo tych narzędzi jeszcze chcę wam pokazać kilka, a jest 10 po 8. Kolejne narzędzie, które chciałbym wam pokazać, taka aplikacja, to jest MT3. To z kolei służy do robienia drzew genealogicznych. I teraz piszmy sobie Bolesława Krzywoustego, tylko że to jest po angielsku wszystko, więc Bolesław Krzywousty po angielsku to jest Bolesław Wrymouth. Ale O. widzimy po opisie, że to o niego chodzi. I teraz narzędzie mieli, mieli, mieli. I zobaczcie, pojawiło nam się jego drzewo genealogiczne. Kim byli jego rodzice? Kim było jego rodzeństwo? Tego to chyba oślepił, to nie było, to nie, to była trudna braterska relacja. No i kim były jego Szorstka, dzieci? szorstka. Polska męska przyjaźń, tak. I tutaj jego dzieci. I możemy też na przykład Mieszko III sobie rozwinąć i mamy kolejny etap drzewa, tak? I możemy potem sobie wziąć Odona, przepraszam, i tak nam to drzewo rośnie, rośnie, rośnie. Więc jeżeli chcecie sobie właśnie, lubicie takie klimaty związane z genealogią, z danymi historycznymi, to NT3 jest bardzo fajne do tego. I też to narzędzie polecam właśnie do takich. No bo znowu, Boże, to się to czym. się nie kończy. No, Mieszko Wow. III, co by nie powiedzieć, wygląda na to, że był płodnym władcą. Tak, wow, super to jest. I oni pod spodem, widzę, że tu mają na przykład pod Władysławem Odonicem mamy jeszcze cztery, to znaczy, że tam są jeszcze To czy prawdopodobnie miał kolejne. czworo dzieci, proszę bardzo. Okej. A z kolei jego córka Eufemia miała pięcioro. I tak możemy sobie I tu jechać. możemy właściwie dojechać do XX wieku Tak. pewnie. Ciekawe, No więc wiecie, gdzieś końca. Ciekawe, ciekawe. można sobie historię Polski jakoś, czy historię innego państwa, można sobie badać w książkach, czytając 20-tomową historię Polski i okej, można, ale można też sobie zrobić taką wycieczkę przez nasze dzieje, przez takie narzędzie. I mi się to wydaje, oczywiście to nie zastąpi książek, ale jest to jakieś ciekawe rozmaicenie. Dobrze, chcę wam też jeszcze pokazać histopedię. Histopedia służy do robienia osi czasu. Tutaj akurat już przygotowałem sobie wcześniej oś czasu prezydentów Argentyny. Tutaj się, ale pokażę Och, wam. to świetny temat teraz o prezydencie Argentyny. Tak. Jak widzicie, możemy sobie to powiększyć też, żeby było wygodniej. Tu mamy oś czasu i przy każdym prezydencie mamy tutaj zaznaczone graficznie, w jakim okresie był prezydentem, natomiast pod jego nazwiskiem mamy daty życia, czy daty urodzenia w przypadku żyjących. Możemy sobie zmienić temat na inny. Tutaj jest wyszukiwarka tych tematów. Możemy sobie na przykład zrobić. Tutaj mamy 20 najpopularniejszych wśród użytkowników. Sara, nie made that film. It's okay. Name Tak, na boy przykład Hunter. ja jestem starym anglofilem, więc filmografia Alana Rickmana brzmi dla mnie kusząco. Proszę bardzo, filmy, w których grał Alan Rickman, ułożone na osi czasu. O, ekstra. Więc to też jest. I te wszystkie narzędzia, wszystkie co do jednego, jak wam pokazuję, one bazują na Wikidanych. Więc też ktoś zapytał mnie niedawno właściwie po co robimy Wikidane. No jest bardzo wiele odpowiedzi na to pytanie, ale jedna z tych odpowiedzi brzmi po to, żeby takie fajne narzędzia działały, żeby miały z czego brać te dane. I jeżeli jesteście właśnie, macie jakąś taką informatyczną żyłkę, że macie pomysł, żeby napisać nowe narzędzie, czy napisać nową jakąś fajną aplikację, która po prostu potrzebuje danych, to przez API można się z Wikidanymi połączyć i sobie te dane pobierać. Dobra, chciałbym pokazać jeszcze dwa chyba narzędzia, o ile dobrze pamiętam. Na pewno chciałbym wam pokazać Skolię. I tutaj wracamy do tej słynnej żony, która dała literę Q. Bo miałem wam opowiedzieć historię o Denim Wandy Ciciu i zrobię to. Pokażę wam go. To jest właśnie ten pan, który dał, jeśli ta teoria jest prawdziwa, a zakładam, że jest, no to od jego żony mamy literę Q w Wikidanych. To jest chorwacki naukowiec, który informatyk, który ogromne położył zasługi dla rozwoju różnych projektów Wikimediów, między innymi Wikidanych. I wygenerowałem teraz jego stronę w narzędziu Skolia, które jest narzędziem, które nam służy do takiego bardzo łatwego, szybkiego pozyskiwania informacji o świecie nauki. Więc tutaj możecie na przykład prześledzić sobie listę publikacji do niego ze statystykami, przepraszam, nawet z ilością stron, w których latach ile stron napisał. Mamy cię schemat tematów
I tutaj jestem dosyć dumny, mówiąc, że największym tematem są Wikidane w jego twórczości. I tak dalej, i tak dalej. I możecie sobie to teoretycznie wygenerować dla każdego naukowca. Oczywiście z wielkim zastrzeżeniem, że pod warunkiem, że ten naukowiec i jego dorobek jest porządnie opisany w Wikidanych. Tu mamy drzewo współautorów, autorów, z którymi razem pisał, tak śmiesznie się rusza, a nawet mapę współautorów, skąd pochodzili. Tak, nawet miał współautora tutaj to wygląda na oko jak Adelaida, chyba mniej więcej na mapie Australii. Więc jak widzicie, oj, też cały tutaj oś czasu kariery tego naukowca. Więc jeżeli ktoś się interesuje takimi tematami właśnie związanymi z przetwarzaniem informacji naukowej, to jest to bardzo fajne narzędzie. Możemy też, nie musimy tego robić dla osób, możemy to zrobić dla uczelni. Tutaj mamy profil Politechniki czy Uniwersytetu Technicznego Danii, gdzie różne informacje na temat tej uczelni nam się pojawiają. Na przykład list tutaj, ten graf, to są promotorzy prac doktorskich na tej uczelni. Okej, okay. I teraz jeszcze ostatnie, tych narzędzi jest dużo i zachęcam Was, żebyście sobie sami to eksplorowali. Natomiast ostatnie, które ja chciałbym Wam dzisiaj pokazać, to jest Reasonator. I to jest narzędzie, które trochę nawiązuje do tego pytania, które dzisiaj padło. Czy istnieje możliwość i sens tworzenia artykułów quasi-wikipediowych, ale w oparciu o dane z Wikidanych? Teraz, jeżeli Reasonator nam się odpali, bo coś widzę, że wolno mu to idzie. Tak, ja też to dodam w międzyczasie, że Tak. wrzuciłam link do zbioru tych narzędzi w dyskusji, więc każdy będzie mógł sobie jakby łatwo kliknąć i zobaczyć, jakiego rodzaju narzędzia są możliwe w oparciu o Wikidane i jakie ładne wychodzą rzeczy. Ja wam teraz próbuję pokazać Reasonatora, chociaż nie wiem, zobaczymy, jeżeli druga próba się nie uda, to najwyżej wam pokażę obrazki, tylko z Reasonatora nie będę wam go pokazywał na żywo, bo chyba ma gorszy dzień dzisiaj. Ale dobrze. Ale żebyście nie zostali bez niczego, to wam pokażę, jak to wygląda w praktyce. To jest, nie wiem, czy to będzie widać, to jest strona w Reasonatorze dotycząca Jana Sebastiana Bacha i ona nam też wyciąga informacje z Wikidanych, natomiast w taki może trochę odrobinę bardziej przyjazny dla oka sposób. Trochę to przypomina infobox z Wikipedii, że możemy sobie taki zrobić sobie coś, co się po angielsku pewnie by nazywało fact sheet, tak? Taki bardzo wygodny sposób przejrzenia tych danych. A z kolei w przypadku Douglasa Adamsa, to nawet w niektórych językach, zwłaszcza po angielsku, Reasonator potrafi tworzyć też proste struktury gramatyczne. Jak widzicie, to, co tutaj w tym tekście jest na niebiesko, to są rzeczy zaciągnięte prosto z Wikidanych, natomiast narzędzie samo posklejało je, dodając elementy języka. Tutaj, prawda, był. Dobrze. Tak. Jarku, jeszcze tak przerwę, bo po pierwsze, Adrian, dziękuję za Krotosa, nie znałem tego. Maciek wskazuje, że jeśli ktoś ma problemy z napisaniem zapytania w pierwszym z tych narzędzi, to można poprosić o pomoc. I teraz tak, Kamila pisze, że nie korzystałam z tej opcji przedstawia w Krotos. Joanna za to się pyta, w jaki sposób określić daną deklarację w Wikidanych jako nieaktualną? Czy można usuwać błędne deklaracje? Można usuwać błędne deklaracje, tylko musimy odróżnić dwie rzeczy. Czy deklaracja nigdy nie była prawdziwa, czy była prawdziwa kiedyś, a jest już nieaktualna? I tutaj pokażę Wam to na przykładzie Sanach. Zobaczcie. Sanach ma podane trzy pseudonimy, to już mówiliśmy o tym, ale jeden z nich jest zaznaczony tutaj na zielono. I tutaj, jakbyście zwrócili uwagę, nie wiem, czy to widać, może ja powiększę trochę ekran, żeby to było lepiej widać. Nie wiem, przesadziłem teraz. Zobaczcie na to, co pokazuję myszką. Tutaj mamy takie. Tutaj jest jakby, może to włączę. Tu jest ranga zwykła, tak zwana, która graficznie oznacza, że w środku jest ta kropeczka. Jak tutaj wejdę, to mamy tak zwaną rangę preferowaną. Tak, widzicie tą różnicę? Tu jest. I to jest ten mechanizm. To znaczy, jeżeli możemy oczywiście usunąć jak najbardziej, ale w Wikidanych obowiązuje zasada, że usuwamy tylko informacje, które nigdy nie były prawdziwe i na które nie ma żadnego przypisu. To znaczy, jeżeli mamy informację, która nawet naszym zdaniem jest nieprawdziwa, ale jakieś źródło twierdzi, że jest, no to jakby zachowujemy to, no bo to jest uźródłowiona informacja. Ale żeby nie było 20 informacji, z których nie wiadomo, która jest tą właściwą, możemy po prostu zaznaczyć jako rangę preferowaną tą, która jest najbardziej aktualna, tą, która jest naszym zdaniem najlepsza. Z kolei, jeżeli coś jest zupełnie nieaktualnego,
zupełnie coś jest już stare, to możemy tutaj zrobić rangę nieaktualną. I wtedy nam się to zmieni na kolor taki czerwony i będzie informacja, że to kiedyś była prawda, ale już nie jest. Więc w ten sposób sobie z tym radzimy. Mam nadzieję, że odpowiedziałem tak na szybko na pytanie Joanny, natomiast to jest już coś, co chętnie wyjaśnimy dokładnie na jakimś bardziej zaawansowanym szkoleniu, takim już bardziej zedytowania samego. Dobra. Znaczy, jeżeli chodzi o mnie, to zmierzamy właściwie do końca, zwłaszcza, że jesteśmy już parę minut po czasie, więc jeżeli są jeszcze jakieś pytania, to chętnie odpowiem. Być może są jakieś komentarze też, bo słyszę nawet po imionach, że kilku bardzo doświadczonych wikidanowców jest na sali, więc może chcecie coś dodać tutaj. Na razie Kamila pisze tak, że dla mnie ważne w Wikidanych też jest to, że nie ma obowiązku encyklopedyczności jak w Wikipedii. Czyli, Tak, że to jak prawda. rozumiem, można dodać wszystko. To teoretycznie prawda. To jest taka strona. Przepraszam, a tu jest. Tu jest strona, ona. Nie wiem, czy doczekała się dobrego polskiego tłumaczenia, chyba tak średnio. No dobra, ale pokażę może po polsku. Też nie jestem pewien, czy to jest aktualne tłumaczenie. W każdym razie, mamy taką stronę w Wikidanych, która nazywa się Notability, czyli właśnie coś w rodzaju encyklopedyczności. I oczywiście Kamila ma generalnie rację, że te kryteria encyklopedyczności w Wikidanych są dużo, dużo, dużo szersze niż w Wikipedii, ale jednak jakieś są. I mamy tutaj trzy podstawowe jakby kryteria i temat powinien spełniać przynajmniej jedno z nich, żeby móc być tematem dla Wikidanych, żeby móc stać się elementem Wikidanych. Opcja numer jeden, mamy przynajmniej w jednym projekcie dany temat już opisany. Czyli na przykład, jeżeli coś jest opisane w Wikipedii, to automatycznie ma miejsce w Wikidanych. Nawet jeżeli to jest tylko w jednym języku, w jakimś bardzo niszowym języku, każdy temat, który został opisany przynajmniej w jednym języku Wikipedii, może być w Wikidanych. Tu mamy różne bardzo szczegółowe zasady. Druga kwestia to jest, i to jest już takie super szerokie, że odnosi się do jasno dającego się zidentyfikować podmiotu koncepcyjnego lub materialnego. No to może być praktycznie wszystko, który został opisany poważnymi i publicznie dostępnymi źródłami. Tłumacząc z wikipediowego na nasze, jeżeli mamy w miarę poważną bazę danych, to wszystkie wpisy w tej bazie, wszystkie jej rekordy, wszystkie opisane w niej osoby czy miejsca i tak dalej, mogą być również w Wikidanych. Przykładowo, jeżeli weźmiemy sobie bazę Nauka Polska, która mówi, teoretycznie powinni być w niej wszyscy polscy posiadacze doktoratów, habilitacji i profesur, to każda osoba, która została opisana w Nauce Polskiej, choćby nie wiem jak niszowe prowadziła badania, choćby za przeproszeniem umarła dzień po doktoracie, ale jednak została tam wpisana, to ma swoje miejsce w Wikidanych, ponieważ jest w bazie, która została uznana za ważną. I trzeci powód, taki może najmniej oczywisty, to jest tak zwana potrzeba strukturalna. Tutaj bym się odwołał do tego, co robiliśmy te drzewa genealogiczne. Jak pomyślimy o średniowieczu, to może się okazać, że byli bardzo ważni władcy, którzy mieli zupełnie nieważne dzieci. No cóż, no, tak bywa. I zostało przyjęte, że jeżeli mamy tak zwaną potrzebę strukturalną, czyli żeby na przykład drzewo genealogiczne było pełne, to potrzebujemy opisać wszystkie dzieci, niezależnie od tego, co osiągnęły. Więc wtedy wszystkie dzieci mają gwarantowane miejsce w Wikidanych właśnie z powodu potrzeby strukturalnej. Po prostu musimy je opisać po to, żeby szersza rzecz, na przykład drzewo genealogiczne było kompletne. Mam nadzieję, że to jest w miarę zrozumiałe, co powiedziałem. Tak, rozumiem, że teraz na przykładzie dziadek był bardzo znanym naukowcem, syn jego był utracjuszem, o którym nie można napisać ani słowa, ale syn Tak. tego utracjusza poszedł w ślady dziadka, więc opisujemy utracjusza tylko po to, żeby była zachowana ciągłość drzewa genealogicznego. Tak, Tak bardzo to Ci dziękuję. widzimy. To jest rewelacyjny przykład. Gdybyśmy tego nie zrobili, to mielibyśmy dziurę między pokoleniami, a tak to możemy po kolei sobie przejść poszczególnymi szczeblami drzewa. Dobrze, tutaj mamy jeszcze tak z takich komentarzy. Nino pyta jeszcze raz, po co jest ranga preferowana? Dobra, zaraz Wam spróbuję to powiedzieć na przykładzie jakiegoś miasta. Tylko teraz Was proszę o wyrozumiałość, jeśli będę chwilę czegoś szukał w Wikidanych, bo trochę improwizuję. Znaczy wiem, co chcę pokazać, tylko nie wiem, czy znajdę dobry przykład szybko. W międzyczasie zajmę, że Kamila twierdzi, no właśnie widzę, że przy Janie Matejce można uzupełnić jego matkę i rodzeństwo właśnie z tej potrzeby strukturalnej. Dobra, tak, można, tak, Kamila ma absolutną rację. Dobrze, więc spróbuję odpowiedzieć o rangę preferowaną na przykładzie Los Angeles. Tutaj wyświetliłem deklarację dotyczącą liczby ludności tego miasta.
I zobaczcie, mamy podaną liczbę ludności Los Angeles od właściwie połowy XIX wieku, tak? Z kolejnych spisów powszechnych. I to sobie tak rośnie, 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 ale tak naprawdę te wszystkie dane są już nieaktualne. To są dane historyczne, one oczywiście są ważne i dlatego ich nie wywalamy z wiki danych, bo one naprawdę będą bardzo ważne w badaniach historycznych, ale szukamy sposobu, żeby zaakcentować, że aktualna liczba jest inna. I tutaj na samym dole znajduje się liczba ludności Los Angeles z ostatniego spisu powszechnego w USA, który był w 2020 roku. Wtedy wyszło tutaj to 3 898 000. I chcąc zaznaczyć, że to jest ta aktualna liczba, oznaczamy to jako rangę preferowaną. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że jak wejdziemy sobie na przykład na Commonsy, przepraszam, teraz będę musiał trochę poklikać, żeby. O, nie, przepraszam, zrobimy tak najprościej, będzie kategoria od razu. Los tutaj kategoria. Już. Chcę Wam pokazać Los Angeles, ten infobox, o którym już wcześniej mówiliśmy, tego miasta. Okej, udało się. Zobaczcie, w tym infoboxie wyświetla nam się różne informacje, ale między innymi liczba ludności. Gdybyśmy nie zaznaczyli poprzez rangę preferowaną, która liczba ludności jest aktualna, ta najważniejsza, to za przeproszeniem ten infobox by zgłupiał i by nam importował liczby ludności z połowy XIX wieku i nie wiedziałby. Natomiast poprzez to rozwiązanie informatyczne, czy jakieś takie ontologiczne, poprzez tą rangę preferowaną, idzie bardzo jasny sygnał dla wszystkich użytkowników Wikidanych, czy to użytkowników automatycznych, czy takich bardziej ludzkich, że jeżeli chcecie mieć jedną aktualną liczbę, to jest ta, a pozostałe są historyczne i mają wartość historyczną. Jak już tu jesteśmy na tym monitorze, to w międzyczasie Ewa zapyta tak. A obok rank są jeszcze takie prostokąciki. Custom value, co to? Obok rank są prostokąciki. Już Ewa patrzy i teraz zorientuj się, czy dobre prostokąciki Jarek zaraz będzie pokazywał. Tak. O te? Tak, tak. To jest już wyższa szkoła jazdy, ale mogę to powiedzieć, proszę bardzo. Czasami w Wikidanych zdarza nam się sytuacja, że mamy źródło i to źródło twierdzi, że nie wie. To znaczy na przykład, wyobraźmy sobie, że mamy jakąś postać ze starożytności, która wiemy, kiedy zmarła, bo była już wtedy ważną osobą i wszyscy zapisali, że zmarła, ale urodziła się jako prosty wieśniak gdzieś tam nie wiadomo gdzie, nie wiadomo kiedy się urodziła. I wtedy możemy zrobić tak, że dajemy informację, data urodzenia bez wartości albo nieznana wartość właściwie nawet bardziej. I możemy nawet do tego dać przypis, że po prostu źródło opisuje tą osobę i mówi, że nie zna daty jej urodzenia, czy nie zna wartości dla jej właściwości. Czy to jasne, co mówię, czy nie do końca? Chyba tak, zaraz będzie Ewa potwierdzać. W zdecydowanej większości przypadków tego nie używamy, natomiast używamy to wtedy, kiedy w źródłach mamy bez wartości albo nieznaną wartość. I chcemy jakby to podkreślić, że sprawdziliśmy w źródle, ale źródło nam powiedziało, że nie wie. Musiałbym poszukać przykładów jakichś takich dłuższych, żeby pokazać to w praktyce. Okej, dzięki. Dobra, super. Coś jeszcze? Coś jeszcze. Adrian w międzyczasie coś Kamili rozwiązał jakiś problem, więc. Super. Cieszę się teraz. Pełnimy też funkcję networkingową. Bardzo dobrze. Czegoś tak, więcej. Tak. I rozwiązywania problemu. Tak. Jeżeli nie ma więcej pytań, to ja tak jak powiedziałem, moim założeniem dzisiaj było pokazanie Wam z takiej prostej, humanistycznej perspektywy tych wiki danych, natomiast zdecydowanie są osoby na czele z obecnym na przykład tam w komentarzach Maciejem, które dużo lepiej czują te wszystkie techniczne aspekty, więc możecie śmiało szukać pomocy w różnych przestrzeniach Wikimediów. Wikimedia Polska, na pewno możecie pytania po prostu przysyłać czy do mnie, czy do Joli. Zawsze na pewno znajdziemy kogoś, kto będzie wiedział, chociaż to nie zawsze będę pewnie ja. Okej, super. Tak, Adrian dodał chyba jakąś rodzeństwo, na co Kamila, że dzięki, ale jeszcze miał sporo rodzeństwa Jan Matejko, więc zdaje się, że jakaś praca jeszcze tutaj jest do wykonania, żeby zapewnić Matejce Właściwe pełną opisanie. genealogię. Tak. Tak. Aż sprawdzę, bo zainteresowałem się teraz, ale mów, ja teraz się dokształcam. Tak, także jeśli nie ma w tej chwili jakichś pytań, to myślę, że możemy
zmierzać do końca. Ja ze swojej strony chyba najbardziej zachowam te wszystkie fajne wizualizacje, które są oparte na wiki danych. I sobie, i dzieciom będę pokazywać, bo to wygląda super. I myślę, że nie tylko dla biblioteki, której głównej, która teraz dołączyła, ale dla wielu różnych innych miejsc też to będzie idealne narzędzie do wykorzystywania wiki danych w taki sposób zrozumiały dla każdego, tak powiem. No ja bardzo Wam dziękuję za uwagę, tak jak powiedziałem. Mam nadzieję, że udało mi się jakoś tak pokazać Wam w dużych ogólności i zarysach te wiki dane. Natomiast jeżeli byście mieli zapotrzebowanie na szkolenia bardziej specjalistyczne, chociażby dotyczące tego edytowania bardziej masowego czy innych kwestii, to dawajcie znać i będziemy szukać dla Was trenerów. Tak, ja tylko zapytam trochę w nawiązaniu do opisu, który tworzyłam, myśląc o naszym wydarzeniu, bo wiki dane to jest, jak sądzimy wszyscy, wielka pożywka dla AI i tych robotów. I jaka jest jakby nasza świadomość, czy w ogóle funkcjonowania wiki danych w kontekście AI i do jakiego stopnia no, praca wszystkich wolontariuszy, wikidanowców, takich jak ty, daje tę łatwość maszynom, robotom i wszystkim narzędziom AI do funkcjonowania. Na tyle, na ile ja wiem, jak działa AI, to te wszystkie aplikacje, zanim zaczną pomagać ludziom, to najpierw przechodzą okres tak zwanego treningu, kiedy są wystawiane na bardzo duże porcje danych różnego typu, łącznie z tekstami literackimi, nawet jak się niedawno okazało. I wydaje mi się, że w tym sensie, no to dla nas, jako dla Wikimediów, to też jest jakaś część naszej misji, żeby jeżeli już się muszą uczyć, albo to, żeby się uczyli na danych porządnych, tak? Znaczy, tu jest, wchodzimy w dyskusję, czy ktoś jest zwolennikiem AI, czy ktoś jest przeciwnikiem AI. Ja jestem z tym dosyć ostrożny, ale chodzi mi o to, że tak jak dostarczamy w miarę sprawdzoną wiedzę ludziom, wiedzę w miarę zadbaną, dobrej jakości, no to w ten sposób możemy też dostarczać zadbaną, dobrej jakości wiedzę do zastosowań takich bardziej automatycznych. Natomiast, no przyznam szczerze, że jak czytam, jak funkcjonują na razie firmy, które dostarczają te rozwiązania, to nie jestem pewien, czy bazują wyłącznie na takich dobrych źródłach, ale dajemy im taką możliwość. Tak, ostatnio widziałam takie zapytanie, kto jest prezydentem, i było, że jeszcze w 2021 był Biden, a teraz nie wiadomo. Ja. Czat odpisał, więc być może bywa różnie. Natomiast powolutku, ci, którzy są zadowoleni ze szkolenia, nie dadzą po serduszku w międzyczasie. Bo Grześ, bardzo dziękuję. Nino, bardzo dziękuję. Bardzo ciekawie i dobrze wytłumaczone. W międzyczasie napisał też Le, który oglądał. Lecą serduszka. Tak, zachęcamy, zachęcamy. Le napisał, że bardzo dobrze Jarek, przygotowanie konkretne tematu, wskazanie roli dla gadżetów i dlaczego nie każdy zobaczy wszystko. Także to cieszymy się, że to również wybrzmiało. Adrian, dziękuję bardzo. Jarek czeka na serduszka w podziękowaniu za wkład, Proszę, bo to jeszcze. żeby lajki. Do czego to mi przyszło na stałe lata? Żeby serduszko. Bardzo dziękuję, ciekawie konkretnie, bo jak nie zachęcisz, to nie każdy wie, że to też jest ważne, żeby prowadzącemu i ekspertowi było miło, że ktoś wysłuchał i to też dla nas jest informacja, że ludzie nadal z nami są. Także Okej. bardzo serdecznie dziękuję, a we wtorek też tutaj na Wikimedia Polska spotkanie z Leszkiem Dobrowolskim, który będzie opowiadał o tłumaczeniach z Wikipedii w jedną i w drugą stronę. Więc dowiemy się kolejnych ciekawych rzeczy. Spotkanie będzie prowadziła Kamila Neumann, która, jak zdaje się, wieczory pracy poświęca Wikipedii i Wikimediom. Ja bardzo polecam Tak. Leszka, to świetny mówca, był nawet na TEDxie, także wie, jak ciekawie mówić. Tak, czekamy bardzo i będzie opowiadał o tłumaczeniach. Zapraszamy serdecznie i wszystkim oglądającym. Przypominę tak, nagranie zostaje na fanpage'u Wikimedia Polska i na tych fanpage'ach, gdzie był zaplanowany, czyli na polskiej Wikipedii, Wikiźródłach, Glamie i na innych. I on zostanie, będzie można obejrzeć. Ja obiecuję, że niedługo dodam to szkolenie na YouTube. Nie lubię tego robić, ale moja szefowa Natalia bardzo mnie pilnuje, więc muszę to zrobić. I zapraszam na Pozdrawiamy kolejne. Natkę.
Zapraszamy na kolejne spotkania. Będzie ich na pewno więcej. Do zobaczenia. Dziękuję, Jarku, bardzo. I Dziękuję wszystkim, dzięki Jolu. kończymy transmisję. Do zobaczenia. Dobranoc. I teraz muszę. Boże, zakończyć transmisję. Ja chyba się muszę przełączyć. Już nigdy, i to wszystko zostanie, te wszystkie moje tutaj techniczne przełączenia zostaną dla potomnych na wieki. A z jakiegoś powodu, być może z tego, że nie jestem prowadzącą, tylko współprowadzącą, Już ci daję. nie mogę wyjść Dobra. z naszej transmisji. Już ci daję wyłącznego prowadzącego, proszę. Już masz. Zobaczymy, czy się. Chcę zatrzymać transmisję na żywo.